Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko. Za chwilę zaczynamy konkurs, moi drodzy. Jeszcze 5 minut do rozpoczęcia rywalizacji. Kwalifikacje wygrane przez Dawida Kubackiego. 141 metrów. Taka bomba na początek. To naprawdę znakomity występ, znakomity rezultat. Cieszę się bardzo, że Dawidowi Kubackiemu udało się dzisiaj pokazać naprawdę znakomite skoki, znakomite występy. No tutaj teraz troszeczkę tylko jeszcze pokombinuję, żeby była lepsza jakość, jeżeli chodzi o moje tutaj. Jeszcze kawałeczek może w prawo albo w lewo. Wybaczcie, że tak troszkę. O, teraz powinno być w sumie lepiej. No. I teraz będziemy mogli obserwować zawody w iście, mam nadzieję, szampańskich nastrojach, także po konkursie. Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość, no i zobaczyć, jak sobie będą radzić Polacy. 7 zawodników mamy w konkursie. Wszyscy awansowali, wszyscy przeszli przez kwalifikacje, więc będzie czas już na konkurs, a jeszcze 3 minuty, więc jeszcze chwilkę poczekamy. A no widzisz, tak to jest właśnie. Czasami ta złośliwość rzeczy martwych niestety taka jest. Internet niestety no, też zalicza się tutaj do tego, więc sorki, winę tu, jak to pewnie chciał ci internet powiedzieć, ale no niestety, czasami tak jest. Witam ponownie, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, siema, także kłaniam się również niziutko. Ja będę zaglądał raz na skoki, a raz na Eurowizję. A, bo ty tam kibicujesz komuś tam na Eurowizji. Ja Eurowizji nie oglądam, mnie to nie interesuje. Akurat to nie jest krąg moich zainteresowań. Do konkursu jeszcze mamy 2 minuty według rozkładu. Oczywiście zawodnicy będą w konkursie startować z numerami z kwalifikacji, no bo trudno, żeby w ciągu 17 minut, czyli od momentu, w którym te kwalifikacje zostały zakończone do konkursu, udało się im te plastrony tak powymieniać, żeby każdy wiedział, z jakim numerem startuje i tak dalej, i tak dalej. Kamil Stoch 8 w kwalach, jak ocenia się go skok? No 133 metry, bardzo dobry skok. W końcu taki, na jaki Kamila stać. W ogóle na jakie Kamila stać, bo to nie jest tylko jeden skok. No ale tutaj był bardzo dobry i mam nadzieję, że w konkursie go powtórzy. To powiem później, co się dzieje, jakby co. No nie ma sprawy, nie ma sprawy. A my za chwilę zaczynamy konkurs, bo została dosłownie minuta do rozpoczęcia pierwszej serii. Pierwsza seria z udziałem 50 zawodników, w tym 7 reprezentantów Polski: Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła i lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki. Piękna zima w tym Schwarzwaldzie. Bardzo ładnie zresztą to wszystko wygląda. 9. belka startowa. Taką sędziowie tutaj ustawili na rozpoczęcie tego konkursu. A rozpoczyna reprezentant Włoch Francesco Ceccon. Słynne nazwisko, ponieważ jego ojciec Roberto Ceccon odnosił wiele sukcesów. Już Francesco w powietrzu, no przeskoczył niebieską linię, mniej więcej koło 115 metra.
Piękna pogoda, oby piękny konkurs. No też mam taką nadzieję. 115 metrów Francesco Ceccona to pierwsza odległość dzisiejszego konkursu. Noty sędziowskie 4 noty po 16,5, 1 szesnastka. No i w efekcie 94,1 to jest pierwsza nota dzisiejszego konkursu. A dlaczego z numerem drugim skacze Francesco Ceccon? Mówiłem oczywiście jeszcze dosłownie parę minut temu przed transmisją, przed komentarzem, że zawodnicy skaczą oczywiście z numerami z kwalifikacji. Jako drugi, ale numer 4 ma Keiichi Sato, reprezentant Japonii. No zobaczymy, jak sobie poradzi Keiichi Sato w konkursie na skoczni Hochfirstschanze. Jak będzie wyglądać jego próba? Dobra prędkość na progu, jest już w powietrzu Keiichi Sato. No i mniej więcej w podobnym miejscu wylądował co reprezentant Włoch Francesco Ceccon, ale jednak mamy 3 metry dalej. 118 metrów Keiichiego Sato. Wszyscy sędziowie przyznali Japończykowi po 16,5 punktu. No styl nie zachwycał, nie było to jakoś pięknie, chociaż wiadomo, że Japończycy słyną z tego, że potrafią pięknie fruwać, no ale w tym przypadku niestety Japończyk nie pokazał swojej tutaj pełni możliwości. Pierwsze miejsce w tej chwili 98,4, 4,3 punktu przed Francesco Cecconem. I teraz kolejny z reprezentantów Włoch, Alex Insam, doskonale znany nam wszystkim, z numerem 5, Alex Insam, który też ładnie sobie tutaj poczynał, już jest w powietrzu, dobra prędkość na progu i jest pierwszy skok powyżej 120 metrów, 126,5, nawet powyżej 125, bo punkt K jest usytuowany na 125 metrze, rozmiar skoczni to 142 metry, a rekord skoczni od 2016 roku należy do Domena Preuca, 148 metrów. Tymczasem Alex Insam 126,5 i jest miejsce pierwsze, zdecydowana przewaga, pierwsza nota powyżej 110 punktów, 115,5 punktu. A za chwilkę Mackenzie Boyd-Clause, który w kwalifikacjach uzyskał 123,5 metra, był to 35 wynik, a Alex Insam uzyskał w kwalifikacjach 122 metry, tak woli ścisłości. No i teraz Kanadyjczyk, Mackenzie Boyd-Clause. Zobaczymy, jak sobie poradzi Kanadyjczyk już w powietrzu. Prędkość na progu dobra, 91,1 i to jest w okolicach tego, co skoczył przed chwileczką Alex Insam, nawet dalej o 1,5 metra, 128 metrów. No i Mackenzie Boyd-Clause jest pierwszym zawodnikiem w tym konkursie, który będzie miał odjęte pół punktu za wiatr. Bo do tej pory mieliśmy 2,6 punktu dla Francesco Ceccona, dodatek 1,5 dla Keiichiego Sato, a raptem 0,3 dla Alexa Insama, a tymczasem Mackenzie Boyd-Clause miał już tutaj warunki sprzyjające, czyli pół punktu odjęte. No ale jest jednak na miejscu pierwszym, bo skoczył te 1,5 metra dalej, jest 117,4 punktu, no i jest na miejscu pierwszym. A teraz czas na Dekera Dina. Deker Dean, partner, jeśli dobrze pamiętam, Abigail Strait. No i zobaczymy, jak sobie poradzi Amerykanin. No 4,9 punktów w tej chwili pokazuje ten tutaj współczynnik wiatru. Ale to jest dobry skok Dekera Dina. 125 metrów, punkt K jest uzyskany przez reprezentanta Stanów Zjednoczonych. No, czy to jest skok na objęcie prowadzenia? Trudno jest tutaj wyrokować w tej chwili. 4,17 na 17,5 punktu. Będzie miał dodane za wiatr 3,1 i jest miejsce trzecie. Za Alexem Insamem i za Mackenzie Boyd-Clausem, a przed Keiichim Sato i Francesco Ceccone. Piękna zima w Schwarzwaldzie, tak jak już mówiłem, bardzo ładnie to wygląda. Kiedyś tam Robert Makłowicz gotował na szczycie skoczni obok belki startowej, a z tej belki startowej odepchnął się teraz Eetu Nuussiainen, reprezentant Finlandii. Prędkość na progu dobra, 90,5 km na godzinę, ale czy to będzie dobry rezultat? No jest dobry rezultat. W okolicach punktu K wylądował Finn, 124,5 metra to jest odległość Nuussiainena. Dwie noty, trzy noty po 17,5 punktu, dwie siedemnastki. Będzie miał dodatek punktowy za wiatr 1,1. No więc za chwileczkę zobaczymy, którą to da pozycję w tej chwili reprezentantowi Finlandii.
I jest to miejsce, myślę, czwarte, chociaż zobaczymy, bo tutaj to jest czwarta odległość na pewno konkursu. I tak to się dzieje. Czwarte miejsce, 112,2 punktu, 5,2 punktu straty do Mackenzie'ego Boyd-Clausa. No ale teraz, moi drodzy, trzymajmy mocno kciuki. Pierwszy z reprezentantów Polski, Jakub Wolny. Kuba, pokaż teraz, że potrafisz daleko skakać. No staćcie na to jak nigdy. Oby teraz było lepiej. Dobra prędkość na progu, 94. Leć, Kuba, leć, 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 leć. Aj, niestety przed punktem K. Kuba, co się stało? Niestety, no słaby ten skok, ale mogą go tutaj tłumaczyć warunki. Aż 8,7 punktu za wiatr z tyłu skoczni. Noty sędziowskie 3 po 16,5, 1,17, 1,17,5 punktu. No niestety, Kuba Wolny, no nie poradził sobie w tych warunkach za dobrze. 117 metrów, słaby skok, tym bardziej, że też lądowanie no nie było jakoś specjalnie dobre. No ale miał najgorsze warunki w konkursie. No i dopiero aż piąte miejsce, no to 104,3, no ale co mógł Kuba Wolny zrobić, jeżeli te 104,3, no nie wiem, czy to wystarczy na awans. Będzie bardzo ciężko. Zawodnicy tu skaczą naprawdę na wysokim poziomie. No ale teraz Aleksander zniszczą. Trzymajmy mocno kciuki. Drugi z reprezentantów Polski. Mam nadzieję, że będzie też dobry, że będzie dużo lepszy rezultat niż ten, który oglądaliśmy przed chwilką udziałem Kuby Wolnego. Dobra prędkość na progu, 90,5 na godzinę, troszkę szybciej niż Kuba Wolny, ale coś niedobrego dzieje się teraz z warunkami. Moi drodzy, Aleksander zniszczył 113 metrów, ale muszę go tutaj wziąć w obronę. 15,6 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni. Jeszcze gorsze warunki, najgorsze warunki, biorąc pod uwagę skoki w kwalifikacjach i teraz te pierwsze skoki konkursowe. Szóste miejsce, no cóż miał zrobić Aleksander zniszczył w tych warunkach. Matko jedyna, 15,6 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni. No nie miał szans, lufa w plecy. To tak jakby ktoś za szmaty, za przeproszeniem, ściągnął zawodnika po prostu na zeskok. No to zobaczymy, jak sobie w tych bardzo trudnych warunkach, które niestety nam się teraz zrobiły, poradzi sobie reprezentant kraju kwitnącej wiśni, Ren Nikaido. Bo to są bardzo trudne warunki w tym momencie. No i Ren Nikaido też niestety pada ofiarą tych fatalnych warunków. No dmucha z tyłu niemiłosiernie. 12,3 teraz Ren Nikaido dostanie za wiatr. 16,5 od trzech arbitrów. 17 i 16. Te no to odpadną. 3 po 16,5 zostaną. No niestety. Niestety słabo to wygląda. 115 metrów tylko. Rena Nikaido, no i niestety niezadowolony oczywiście jest Japończyk, no ale trudno się dziwić. Szósta pozycja dopiero reprezentanta Japonii. 103,8 punktu, 0,8 punktu lepszy od Aleksandra Zniszczoła. Stefan Laje się uśmiecha. Ciekawe, czy będzie tak zadowolony po skoku. A teraz Gregor Deschwanden. Reprezentant Szwajcarii. Najlepiej spisał się ze Szwajcarów w serii kwalifikacyjnej, no ale w konkursie też niestety pada ofiarą tych warunków, które no diametralnie zmieniły się niestety. No i sędziowie niech pomyślą o podwyższeniu rozbiegu, bo 118,5 metra nie jest to zły rezultat, no ale skoro tak ma kręcić wiatrem i takie niestety warunki mają być teraz podczas konkursu, to dobrze by było dla tej rywalizacji, gdyby jednak belka poszła w górę. 7,6 będzie miał Gregor Deschwanden dodane z tytułu wiatru. Noty sędziowskie też niedobre. 1,17, 4 po 16,5. Piąta lokata jest przed Kubą Wolnym na miejscu piątym Gregor Deschwanden. No i zobaczymy, jak teraz sobie poradzi Markus Müller, reprezentant Austrii. Zawodnik, który dobrze spisał się w kwalifikacjach, czy tak samo będzie w konkursie, no będzie miał trudne wyzwanie, bo te warunki nie są zbyt łatwe. No dobry skok, jak na te warunki Austriaka. 118 metrów uzyskane przez Markusa Millera. Będzie miał dodane 10,4 punktu za wiatr z tyłu skoczni. Noty sędziowskie też po 16,54, 1,17 i teraz on jest na miejscu piątym przed Gregorem Deschwandenem. No na razie zawodnicy muszą zmagać się z bardzo trudnymi warunkami z wiatrem z tyłu skoczni niestety.
No ale teraz Arti Aigro, reprezentant Estonii, no jak on sobie poradzi w tych bardzo trudnych warunkach? No w tej chwili widzę ten wektor aż 11,5 punktu, no zobaczymy. To oczywiście wszystko się będzie zmieniać, ale warunki no nie są dobre. Bardzo mocno wieje z tyłu, więc zawodnicy takiego pokroju właśnie jak Arti Aigro czy inni no będą mieć problem, żeby dolecieć. Ci słabsi zawodnicy będą mieli problem, żeby dolecieć do 125 metra. No i niestety 114 metrów Artiego Aigro, 11,2 będzie miał dodane z tytułu wiatru. Noty sędziowskie 16,5 dwa razy, dwie szesnastki, jeszcze Niemiec się zastanawia, dał też 16,5, ale Arti Aigro, 10 lokata w tym momencie, 100 punktów i 0,4, no nie miał szans, żeby sobie poradzić w tych warunkach, a obawiam się, że niestety za chwilę jego los podzieli Tomasz Pilch, trzeci z reprezentantów Polski, który będzie startował. No Tomasz Sturmbichler, zafrasowana mina, no z taką rezygnacją machnął do startu Tomkowi Pilchowi, no ale wie, że warunki są słabe, że są trudne, no i znając też możliwości Tomka Pilcha, no raczej nie spodziewa się, że będą to dalekie skoki, no i niestety 112 metrów tylko Tomka, no niezadowolony jest ani Tomasz, ani Tomek. Niestety, no cóż, co tu można zrobić? No wprawdzie Tomek Pilch miał 7,9 punktu, będzie miał dodane z tytułu wiatru z tyłu skoczni, czyli troszkę lepsze warunki miał niż pozostali zawodnicy, którzy przed nim skakali. No to po 16,5, 16 i 13 miejsce, ostatni dopiero zawodnik tutaj, mimo że numer 26, ale 13 dopiero zawodników oddało swoje próby i niestety Tomek jest na ostatnim, 13 miejscu. Fatih Ardaip Cioglu, reprezentant Turcji teraz na belce startowej. Aby objąć prowadzenie, trzeba uzyskać 126 metrów. No w tych warunkach nie wiem, czy to będzie możliwe w przypadku Turka, ale trzymajmy kciuki. No zobaczymy, jak poradzi sobie Ipciolu, czy Ipcioglu, jak różni go tam czytają różni komentatorzy. No to jest dobry skok jak na niego, 119 metrów. 6 punktów będzie miał dodanych, a więc troszkę bardziej poprawiają, zaczynają się poprawiać te warunki, niemniej jednak cały czas wieje z tyłu skoczni, ale w przypadku Turka już tak mocnych podmuchów Turek z tyłu nie miał, więc ten skok już na pewno dużo lepszy. 16,5 czterech sędziów, jedna siedemnastka, no i w efekcie siódma lokata w tym momencie 104,7 punktu, traci 12,7 punktu do prowadzącego Mackenzie Boyd-Klausa. Klaus, Inzam, Dean, Nussiainen, Müller to czołowa piątka, a za chwilkę będzie skakać Niko Kytosaho. Ludzie, podnieście tą belkę, bo lipa jest. No, mogliby podnieść tą belkę. Niko Kytosaho już w powietrzu. Prędkość na progu dobra, 93. Czy da radę reprezentant Finlandii skoczyć 120 metrów? Chyba jest 120. Choć nie jest zadowolony z tej próby. 120,5 metra. 4,4 punktu będzie miał dodane. A więc już te warunki zaczynają się poprawiać. No szkoda, że niestety pewna grupa zawodników, w tym niestety dwóch reprezentantów Polski trafiła w sumie, no trzech reprezentantów Polski w sumie trafiło na takie warunki. Siedemnastki od pięciu arbitrów dla Fina i piąte miejsce w tej chwili ze stratą 10,1 punktu do prowadzącego Mackenzie'ego Boyd-Klausa. Niko Kytosaho i Markus Miller są ex aequo na piątym miejscu. A teraz Junshiro Kobayashi, zawodnik kraju kwitnącej wiśni. Junshiro, który w kwalifikacjach miał ostatni 50 wynik, 116 metrów tylko. Czy będzie teraz lepiej w konkursie? No niestety nie do końca. 115 metrów tylko w wykonaniu reprezentanta Japonii. Niestety bardzo słabo to wygląda w tym momencie. A może troszkę podniosę tutaj, żeby to było lepiej widoczne. Ja przynajmniej, skoro sędziowie nie potrafią podnieść belki, to ja chociaż tutaj troszeczkę ten obraz dla Was poprawię, żeby to się lepiej oglądało. O, rybak, pozdrawiam wszystkich, ja również pozdrawiam, kłaniam się bardzo nisko, cieszę się, że nowa osoba dołączyła ponownie do tego. Junshiro Kobayashi, 14 miejsce, spora strata punktowa, 23,1 do Mackenzie'ego Boyd-Klausa. No ale teraz kolejny z reprezentantów Finlandii,
Antti Aalto, zawodnik, który w kwalifikacjach miał bardzo dobry skok. Czy tym razem też będzie dobra próba? Bardzo dobry skok Anttiego Aalto. No, poradził sobie w tych warunkach trudnych bardzo dobrze. Zadowolony Janne Vatainen, trener ekipy fińskiej. 128,5 metra w wykonaniu Fina. Będzie miał dodane 4,9 punktu. Noty zęciowskie 1,17 i 4 po 17,5 punktu. No, powinno to dawać prowadzenie w tym momencie dla Fina i tak też się dzieje. 123 punkty to nota Anttiego Aalto, 5,6 punktu przewagi nad Mackenzie Boyd-Clausem, 7,5 punktu nad Alexem Insamem. No i teraz Władimir Zografski, jedyny Bułgar w stawce, wiadomo, już od wielu lat startujący. Wspominałem to także podczas transmisji z kwalifikacji. Zografski już w powietrzu, prędkość na progu 89,9. Czy doleci daleko Zografski? No, jest powyżej 125 metrów, ale czy ten skok da mu kwalifikację do konkursu? No, zobaczymy. Ciekawe, czy Kubacki wygra. No właśnie, przy tej loterii może to być bardzo trudne. Tym bardziej, że skoczył w kwalifikacjach 141 metrów, no ale tam miał warunki zupełnie inne. Tam miał w kwalifikacjach 3,4 dodane za wiatr, a tutaj ten wiatr bardzo mocno kręci. Zografski na prowadzeniu o jeden punkcik przed Antim Aalto. Zografski, Aalto, Klaus, Insam i Decker, Dean to czołowa piątka, a za chwilkę na rozbiegu Žiga Jelar, reprezentant Słowenii. Zobaczymy, jak poradzi sobie Słoweniec, który no, skacze dość dobrze na początku tego sezonu. Prędkość na progu też dobra, choć akurat tutaj musiał troszkę powalczyć z nartami, ale 128 metrów to jest wynik Słoweńca w tym momencie. Noty sędziowskie po 17,5 punktu od wszystkich pięciu sędziów. Dostanie jeszcze 4,4 punktu dodatku za wiatr z tyłu skoczni i Słoweniec tym samym powinien być w okolicach czołowej trójki. Nawet drugi chyba, bo tak patrzę po tych punktach i odległości, że powinien być na miejscu drugim, ale jednak nie, jest na miejscu trzecim. 122,3 o punkt i 0,7 za Władimirem Zografskim. A teraz rodak Žigi Jelara będzie rozpędzać się w dół skoczni, czyli Domen Preutz. Rekordzista obiektu, 148 metrów 6 lat temu uzyskane w kwalifikacjach. No, czy Domen Preutz spręży się na ten skok konkursowy i pokaże dalekie skoki? No, 125 metrów mniej więcej, gdzieś tyle w tych granicach lądował Słoweniec, ale lądowanie fatalne moim zdaniem. Te 17 to jakaś pomyłka, za wysoko został oceniony ten zawodnik. 126 metrów to odległość Słoweńca, będzie miał dodane 1,9 punktu, czyli on już miał wiatr najsłabszy z tyłu skoczni. No, Peter Preutz i jego reakcja no, pokazują, że naprawdę to był słaby występ Domena. I szósta lokata, 114,7 punktu, 9,3 punktu straty do prowadzącego Władimira Zografskiego. A teraz jubilat Aleksander Stekl machnął teraz chorągiewką norweską i Christopher Eriksen Sundal sunie już po rozbiegu. Jest już w powietrzu, dobra prędkość na progu. Bardzo ładnie, bardzo wysoko leci i piękny skok w wykonaniu reprezentanta Norwegii. No ale znowuż wiatr odkręcił. Ależ mamy loterię w dzisiejszym konkursie. Będzie miał pół punktu zabrane z tej noty. 131 metrów młodego norweskiego skoczka. Noty sędziowskie. Mamy już 3 osiemnastki, 18,5. Rumun dał 17,5 punktu. Ale odległość powinna zrobić swoje. No zobaczymy, czy będzie pierwszy. Ale ja myślę, że tak, bo miał sporą przewagę. I tylko 0,3 punktu przed Zografskim. Nieprawdopodobne. Tylko 0,3. No ale Christopher Eriksen Sundal jest pierwszym zawodnikiem, który zapewnia sobie udział w serii finałowej. Brawa tym dla reprezentanta Norwegii, a tymczasem Lauro Kos, kolejny z reprezentantów Słowenii. Dobra prędkość na progu, 90,2. No i to jest też bardzo dobry skok. No, do lądowania może troszkę bym się przyczepił. Tak jak zrobił to Szwajcar, Austriak i Niemiec. Oni przyznali 17,5, a Niemiec 17 punktów, a Kazach i Rumun po 18 punktów. 130,5 metra to dystans Lauro Kosa. No i 1,8 za
wiatr z tyłu skoczni. I teraz to Laurokos jest na prowadzeniu, ale przewaga nad Sundalem to tylko 0,4 punktu. Zograwski trzeci traci 0,7. No myślę, że tutaj będą tutaj mieli zawodnicy minimalne różnice punktowe. No zobaczymy teraz Stefan Laje, reprezentant Niemiec. Popatrzmy na jego próbę. Już jest w powietrzu, ma wiatr pod narty. No więc myślę, że powinien tutaj dobrze skoczyć i jest dobry skok. Oj, tutaj zadrżałem na moment swoim głosem, ponieważ Stefan Laje wylądował dosyć niepewnie. Mało brakowało, uchronił się tutaj przed rozjechaniem tych nart i upadkiem, ale 132,5 metra Niemiec osiągnął. Noty sędziowskie 3,17 i 17,5. Za co ten Kazach dał 17,5 punktu, to ja nie wiem. 16,5 punktu Niemiec, no to to już jest bardziej adekwatna nota, choć tutaj jedna narta podjeżdża, ta lewa narta podjeżdżała do prawej. Cud, że się w ogóle uratował przy tym lądowaniu. Jednak Stefan Horgacher, Michał Doleżal są tutaj z tej próby zadowoleni. Konstantin Schmidt też tak się uśmiechnął. Zobaczył, że bardzo dobry skok, a z Andrasem Weligerem, ale naprawdę ulga była, bo mało brakowało, by się Stefan Laje przewrócił. Niemniej jednak te 60 punktów, które dostał, dają mu prowadzenie w tym konkursie. O 40 przed Laurokosem. Laje, Kos i Sundal mają kwalifikacje do serii finałowej, a teraz Bendik, Jakobsen, Hegli. Kolejny z reprezentantów Wikingów, kraju Wikingów. No zobaczymy, czy poradzi sobie tutaj Hegli w tych warunkach. No, ma dobre warunki. Czy postara się o dobry rezultat? No, około 125 metrów ten skok Norwega. Powiedzmy, że dobra próba. 123 metry, jak na niego w tych warunkach. Będzie miał dodane 0,6 punktu, 4,17 na 17,5 punktu od sędziów, ta 17,5, 17 odpadną, zostaną 3,17, a więc 51 punktów za styl. No więc 12 lokata w tym momencie Norwega, a więc Władimir Zografski jest już w drugiej serii, a pierwszym na liście oczekujących Antti Aalto. Jeżeli chodzi o Polaków, no to słabo. Kuba Wolny jest na miejscu 17, Olek Zniszczoł 19, Tomek Pil 24. Ale trzymajmy kciuki, teraz dwóch Polaków po sobie. Najpierw Paweł Wąsek, a potem Kamil Stoch. Najpierw Paweł. Dobra prędkość na progu, bardzo ładnie, wysoko leci Paweł i bardzo dobry skok. Znakomicie poradził sobie Paweł w tych warunkach. Brawo Paweł Wąsek. No tak właśnie trzeba skakać w konkursie. 133 metry. Znakomity rezultat. Dlaczego Niemiec daje 17,5 punktu? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale reszta sędziów daje po 18-18,5 punktu. Musi być liderem w tym momencie. Jeszcze będzie miał dodatek Paweł za wiatr z tyłu skoczni. 0,5 punktu. Fantastyczna sprawa. Paweł powinien być w tym momencie liderem na Hochfirstschanze. Pokazał teraz bardzo dobry skok. No i myślę, że Paweł w tym konkursie będzie również na wysokich miejscach. Na razie obejmuje prowadzenie zadowolony Tomasz Turnbichler. Przybył piątkę z Markiem Nelke. Znakomity skok Pawła i jest miejsce pierwsze. Brawo Paweł! 4,3 punktu przewagi nad Stefanem Laje. No a teraz Kamil Stoch. No oby się te warunki utrzymały. Żeby Kamil teraz pofrunął tak jak w kwalifikacjach. Co najmniej 133 metry, żeby były. Kamil Stoch. No leci, leci Kamil, leci, leci, leci. Też dobry skok. Też bardzo dobra próba. Może nie tak dobra jak przed chwilką Paweł Wąska, ale zobaczymy, bo być może będzie taka sama odległość jak Paweł. Nie, tak samo, 133 metry. Brawo Kamil. No w końcu dobry skok. 1,8 punktu będzie miał Kamil dodane, czyli więcej niż Paweł. Noty sędziowskie także wysokie, 2,19, 3 po 18,5. No i teraz Kamil Stoch będzie na prowadzeniu. Brawo Kamil. No wreszcie, 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 wreszcie. Piotrek Żyła tak pokiwał z uznaniem głową dla Kamila. Zadowolony Tomasz Turnbichler, również Mark Nelke. Tam wręcz eksplozja radości w tym gnieźnie tenerskim. I Kamil Stoch jest pierwszy. 132,2 punktu. 2,8 punktu przewagi nad Pawłem Wąskiem. Ależ mamy emocje. A teraz Filip Aschenwald z Austrii będzie pierwszym zawodnikiem, który będzie atakować dwójkę naszych najlepszych zawodników.
Jest w powietrzu Filipa Szenwald i to jest też bardzo dobry skok. Kiedyś Igor Bachut powiedział Harusza Priszka Szenwalda, ja tutaj tego nie dodam. No ale znakomity skok tutaj Kamila Pawła, Filipa Szenwald 130,5. Jest to w tej chwili, będzie to piąta odległość, znaczy taka sama jak Eurokosa oczywiście. Brawo dla Kamila, tak, brawo, 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 wielkie brawa i słowa uznania dla Kamila, który powtórzył skok z kwalifikacji. Oby w drugiej serii też było lepiej. Mamy dwóch Polaków, a Aschenwald jest na miejscu czwartym. Ex aequo z Laurokosem, identyczna odległość, identyczna nota. A więc Filip Aschenwald jest na miejscu czwartym. Stoff, Wąsek, Laje, Aschenwald, Kos. To jest ta grupa przodująca. Teraz Giovanni Bresadola, reprezentant Włoch. No, oby spisał się lepiej niż w kwalifikacjach. Mam nadzieję, że to będzie dobry skok Włocha. No, to jest dobry skok generalnie. Przekroczył punkt K, 127,5 metra. Noty sędziowskie, 4 noty po 17,5, 1 17. Za dystans dostanie 64,5 punktu, za wiatr 1,6. Witaj Wojtku, witam Cię Krzysiu, witam. Zapraszam na sportowe emocje. Jesteśmy w trakcie drugiego konkursu w TTZ Neustadt. Giovanni Bresadola, 10. lokata w tej chwili. Strata 13,6 punktu do Kamila Stocha. Anti Alto już w drugiej serii. Giga Jelar jest pierwszym na liście oczekujących. Giovanni Bresadola na drugim tym miejscu na liście oczekujących. A teraz Jan Herl z Austrii. Jak sobie poradzi teraz Jan Herl? Ma dobre warunki. No i musi skoczyć 136 metrów, żeby tutaj wyprzedzić Kamila. No, kwalifikacje do drugiej serii mieć będzie, ale czy to będzie skok na prowadzenie w tym momencie? Trudno teraz to oceniać. 132,5 metra, noty niższe od Kamila Stocha, bo są 3 osiemnastki, 2 razy 18,5. Przypomnę, Kamil miał 2 dziewiętnastki, 3 po 18,5. Herl ma niższe noty. W dodatku jeszcze będzie miał pół punktu odjęte, ale powinno mu to dać miejsce pierwszej trójce. Czyli powinien być trzeci w tym momencie i tak też się dzieje. 127,5 punktu, 4,7 punktu za Kamilem Stochem, a za chwilkę Peter Preutz. Dawid Kubacki zmierza już w górę tutaj rozbiegu, a teraz Peter Preutz. Peter Preutz, który też kiedyś w historii startów tutaj w TTZ Neustadt zajmował wysokie miejsca, czołowe lokaty. Czy w tym konkursie będzie również dobrze? Bardzo dobry skok Petera Preutza. No proszę, czyżby z Kamilem Stochem się dogadali, że okej, skaczemy równo w kwalifikacjach, a teraz jeszcze w konkursie? 132,5 metra w wykonaniu Petera Preutza. Noty sędziowskie, 2 osiemnastki, 3 po 18,5. Jest zadowolony Peter ze swojej próby. To był bardzo dobry skok w wykonaniu najstarszego z braci Preutzów, utytułowanego skoczka, który już w swojej karierze sporo tych osiągnięć miał. I kryształową kulę, mistrzostwo świata w lotach. Także zobaczymy. No tutaj rybak mówi, że Kubacki 150 metrów skoczy. No zobaczymy, oby tak było. Cieszą bardzo dobre skoki Pawła i Kamila. Przepraszam za spóźnienie, nic nie szkodzi. 150 osób, no ładnie. Drugie miejsce Petera Preutza, 2,6 punktu za Kamilem Stochem, ale tylko o 0,2 punktu przed Pawłem Wąskiem. Polecam Ci nagrywać short o ciekawostkach, o skokach i tym podobne. A dziękuję Ci bardzo. Wiesz co, ja tak myślę nad tym, żeby nagrywać shorty, bo tam 3 shorty są wprawdzie na moim kanale, ale rzeczywiście spróbuję. No tylko, że shorty akurat w moim przypadku nie mają takiego zasięgu jak ten, jak właśnie jakieś tam materiały czy jakieś inne rzeczy. No jest tego całkiem sporo, ale jakoś shorty widzę się jeszcze nie przyjęły. Musiałbym mieć lepszą chyba grafikę i tak dalej. Kolega udał suba już. O, dziękuję Ci bardzo. Bardzo się cieszę, że poleciłeś mój kanał. Bardzo dziękuję zresztą. Na razie póki co po skokach 30 zawodników prowadzi Kamil Stoch. Niestety listę wyników podpisuje Tomasz Pilch. Stoch, Preutz, Wąsek, Herl, Laje, Aschenwald, Kos, Sundal, Zografski i Anti Alto. To są zawodnicy z czołowej tej pierwszej dziesiątki na ten moment, która ma zapewnione kwalifikacje do tego
do drugiej serii tego konkursu. Oczywiście Kamil jest tak zadowolony. No mam nadzieję, że wreszcie uśmiech się pojawił Kamila Stocha i że wreszcie te skoki będą lepsze. Cały czas czekamy na 40. zwycięstwo Kamila Stocha. No tutaj to nie wiem, czy to będzie, bo zawodnicy skaczą na wysokim poziomie. No a teraz Andreas Wellinger z Niemiec. Popatrzmy na reprezentanta gospodarzy. Dobra prędkość na progu. Ładniej wysoko leci Andreas Wellinger. No i 127,5 metra uzyskał w tej próbie Andreas Wellinger. 2,8 punktu będzie miał dodane z tytułu wiatru, więc miał wiatr z tyłu skoczni. Noty sędziowskie 4,18 na 17,5 punktu. No więc miejsce przy tej odległości to powinno być, myślę, albo w okolicach czołowej dziesiątki, albo na początku drugiej. No zobaczymy, które to da miejsce, bo Andy Wellinger nie skoczył słabo, ale też nie skoczył jakoś rewelacyjnie, więc myślę, że to będzie w okolicach czołowej dziesiątki, no 12 miejsce w tej chwili, a więc jest pierwszym na liście oczekujących, bo do drugiej serii w tej chwili, w tym momencie wskoczył Žiga Jelar. A więc Słoweniec z awansem, Wellinger czeka, a teraz rodak Andreasa Wellingera, Konstantin Schmidt. Proszę komentować. O, dziękuję bardzo. Cieszę się, że mój komentarz Wam się tak bardzo podoba. No ja zawsze staram się komentować dobrze skoki. No teraz Konstantin Schmidt bardzo ładny skok powyżej 125 metrów wykonał. 128 metrów to wynik Konstantina Schmidta. No lepiej niż Wellinger o pół metra. Będzie miał dodane 3,7 punktu. Niestety ten wiatr zaczyna znowu kręcić i mocniejszy ruch powietrza z tyłu skoczni w przypadku Konstantina Schmidta. 5,18 to są oceny od sędziów, a więc 54 punkty za styl. No więc będzie miał jakieś ponad 122-3 punkty mniej więcej, czyli powinien być w drugiej serii. No i tak też się dzieje. Mamy 10 miejsce Konstantina Schmidta po tej próbie. No ale traci 9,1 punktu do Kamila Stocha. Kamil Stoch wciąż na prowadzeniu. To oczywiście cieszy, no bo wiemy, że Kamila stać na bardzo dobre skoki. Ważne, że robisz to, co kochasz, na pewno się wybijesz. No oczywiście, ja bardzo kocham skoki, ja uwielbiam skoki. Interesuję się od ponad 20 lat, więc po prostu ten sport mam w krwi. Teraz Ryoyu Kobayashi, Japończyk w powietrzu. Czy będzie dobry skok Japończyka? No taki przeciętny. Stać tego japońskiego samuraja na dobre skoki, ale 127 metrów to naprawdę wynik. Patrząc na dzisiejsze rezultaty poszczególnych zawodników, no to utrzymuje się w takiej ścisłej czołówce Ryoyu Kobayashi, no ale jak na obrońcę kryształowej kuli z poprzedniego sezonu, to na razie te skoki są jeszcze słabe. To jeszcze nie ma tej takiej stabilizacji formy, no i Ryoyu jest niezadowolony niestety, no ale 9 miejsce w tym momencie, tutaj 7,5 punktu dostał jeszcze za ten wiatr z tyłu skoczni, no ale awans do drugiej serii już ma. Adam Małysz wraca do skakania od następnego sezonu. No, chcielibyśmy, żeby tak było, ale pan Adam raczej już nart bynajmniej na skocznie nie założy. Raczej bardziej tak już rekreacyjnie niż właśnie na skakanie. Ale teraz sensację mamy, proszę państwa. Timi Zajc skacze tylko 121 metrów. 10 punktów dodanych za wiatr, a więc znowu te ruchy powietrza z tyłu skoczni były bardzo mocne. 0,6 metra na sekundę z tyłu skoczni. Tak, wiem, że żartowałeś. 17,5 punktu razy 4, 1, 17. Jak widzisz, potrafię wybrnąć z każdej sytuacji. No ale Timi Zajc, który przecież miał 134 metry w kwalifikacjach, teraz tylko 121 metrów. Andreasa Wellingera wpuszcza do drugiej serii, a sam niestety 18 dopiero, a więc będzie mu bardzo ciężko, tym bardziej, że coraz lepsi zawodnicy pojawiają się na rozbiegu skoczni Hochfilstrzance. Teraz Markus Eisenbichler, który też nie ma za dobrych warunków. Oj, obawiam się, że tutaj nie dość, że problemy po wyjściu z progu, no to jednak udało się tu Markusowi uratować tę sytuację. 128,5 metra przy bardzo mocnym przeciągu z tyłu. 11 punktów będzie miał dodanych z tytułu wiatru. Noty sędziowskie, no nie ma co się dziwić. 17,5 punktu za ten paralityczny lot i lądowanie, no to wyższych ocen sędziowskich ja bym też mu nie przyznał. Nawet dziwię się w ogóle sędziom, że dają mu 17,5 punktu, ale to chyba za nazwisko, bo
To lądowanie naprawdę wyglądało wręcz fatalnie. No mało się nie wywalił. Pokiwał Carl Geiger. No, ujdzie w tłoku, ale mogłoby być znacznie lepiej w wykonaniu Eisenbichlera. Niemniej jednak drugie miejsce Markusa przegrywa z Kamilem Stochem o 2,4 punktu. Stoch, Eisenbichler, Preutz, Wąsek, Hel. No cały czas mamy dwóch Polaków na wysokich miejscach w czołowej piątce. Cieszy to bardzo. A za chwilę Johan Andre Forfang. Johan Andre Forfang, który kiedyś tutaj na skoczni w TTZ Neustadt skakał naprawdę bardzo dobrze. Nie pamiętam, czy nawet chyba nie wygrał jednego z tych startów w 2016 roku. No i zobaczmy, nisko leci nad zeskokiem Forfang, no przekroczył tę linię granatową tutaj zaznaczoną komputerowo, że tam musi zawodnik skoczyć, żeby awansować do drugiej serii. 123,5 metra to jest skok Forfanga. 7,8 punktu będzie miał dodane z tytułu wiatru. Noty sędziowskie bardzo niskie, 3 po 17,5, 2 17. Tutaj Adaś napisał, że no dla gospodarza, no tak, gospodarzowi dać noty 17,5 punktu to jest obowiązek, nie? 18 miejsce Forfanga. Johan Andre Forfang niestety jest teraz w tym momencie drugi na liście oczekujących. Natomiast do konkursu, do drugiej serii jest puszczone Giovanni Bressadola, a więc Giovanni Bressadola jest w konkursie w drugiej serii. Będzie miał kolejne punkty. A teraz norweski wąsacz Robert Johansson. Robert Johansson, który w kwalifikacjach miał piąty wynik, 134 metry. Czy będzie w stanie powtórzyć tutaj taki rezultat? No niestety nie. Nie powtórzył tego rezultatu, ale to nie był zły wynik. Skok 128,5 metra. Będzie miał 12 punktów dodanych, czyli jak sobie spojrzymy na wyniki w tym momencie, to Aleksander zniszczą miał najmocniejsze 15,6, a Johansson po korekcie teraz 12 punktów. 18, 4, 1, 17,5 punktu, no więc tutaj 54 punkty za styl. No więc będzie miał notę powyżej 130 punktów. Oj, niestety obawiam się, że chyba zepchnie Kamila Stocha z pierwszego miejsca, bo tak teraz policzyłem sobie punkty. Będzie chyba przed Kamilem Stochem norweski wąsacz. I tak też się dzieje, ale tylko o 0,1 punktu. Niesamowite. 0,1 punktu. Skoczył 4,5 metra bliżej od Kamila Stocha, a 0,1 punktu różnicy. No nieprawdopodobne emocje tutaj w Schwarzwaldzie na skoczni w TTZ Neustadt. A teraz Pius Paszkę. Pius Paszkę, który też dobrze spisał się w kwalifikacjach, miał 132,5 metra, a teraz koło 130 chyba mniej więcej, tak mi się wydaje, 128,5, no czyli skoczył tyle samo co Robert Johansson, będzie miał dodane 10,9 punktu za wiatr z tyłu skoczni, noty sędziowskie 3,18, 1,17,5, jeszcze sędzia z Kazachstanu się zastanawia, jaką tutaj ocenę przyznać gospodarzowi. Jeszcze nie mamy tej składowej. Za dystans 66,3. Generalnie dobre wyjście z progu. Prędkość na progu 90 km na godzinę, czyli taka średnia prędkość, biorąc pod uwagę tego, jak inni zawodnicy tu skaczą, jakie prędkości uzyskują. 17,5 przyznał Kazach. No więc zobaczymy, które to da miejsce Piusowi Paszkę. Trzecie miejsce. Za Kamilem Stochem, za Robertem Johanssonem, a przed Markusem Eisenbichlerem. Świetne wyniki live, jak i zarówno dla całego kanału, ponad 200 osób i 300 subów, super, a dziękuję bardzo. A teraz Naoki Nakamura, ulubieniec Pawła Parana, dziennikarza TVP Sport. No popatrzmy, jak poradzi sobie Naoki w tej próbie. Jest dobry skok, ale chyba przed 125 metrem albo równo na linii, bo te narty tak się szybko zetknęły ze skokiem. 125 metrów, tak jest, dokładnie na punkt K. Będzie miał dodane 9,6. Jest firmowy uśmiech tradycyjnie. No oczywiście Naoki Nakamura musi być zadowolony. Noty sędziowskie od wszystkich pięciu sędziów po 17,5 punktu. Wow, 250 osób, super. Bardzo dziękuję za taką uwagę. No naprawdę jest mi niezmiernie miło. Zwykle tyle to było u Filipa Wiśniewskiego, ale u mnie pierwszy raz. Cieszę się bardzo. Naoki Nakamura 17 miejsca, więc jest z awansem do drugiej serii, a pierwszym na liście oczekujących jest Mackenzie Boyd-Klaus z Kanady. A teraz czas na Daniela Andre Tandego. Daniel Andre Tandek, który
w dzisiejszych kwalifikacjach też jakoś specjalnie się nie spisał, choć 127 metrów to był dobry skok Daniela, no ale teraz jest jednak skok słabszy. 125,5 metra w wykonaniu Norwega, no ale 10,2 punktu skok tutaj w takich warunkach Daniela, no miał dosyć mocny wiatr z tyłu. 17,5 punktu od wszystkich pięciu sędziów, czyli sędziowie na razie póki co okopali się, kolokwialnie rzecz ujmując, przy przyznawaniu 17,5 punktu za te skoki. No, ale tutaj te 17,5 to nawet było zasłużone, bo lewa narta uciekała Danielowi po wylądowaniu, ale opanował tą sytuację błyskawicznie i 14 miejsce w tej chwili norweskiego zawodnika. O, Marek Gapa, dałem ci suba, dziękuję bardzo, cieszę się, dziękuję za subika. A teraz Michael Heibeck, reprezentant Austrii. No, prędkość na progu dobra, 96. Jak się spisze zawodnik, którego wczoraj reprezentacja wygrała konkurs mixtów? Wczoraj skakali w składzie Heibeck, Kraft, Marita Kramer i oczywiście Ewa Pinkelnik. A 128,5 metra teraz. Kiedy będzie ten live z DSJ4? Jak masz DSJ4, to nagraj go. Wiesz co? Wczoraj połączyłem skoki 2006 z DSJ4, więc ten wczorajszy możecie zobaczyć. Na pewno, ale jeszcze będzie, oczywiście, będzie jak najbardziej. Ja jeszcze będę robić live z DSJ4 na 100%. Heibeck 128,5 metra, 9,6 punktu tutaj dodane za wiatr z tyłu skoczni. No to też po 17,5, a dlaczego mielibyśmy dać wyżej? Pewnie tak sobie myślą sędziowie. A Heibeck jest na miejscu siódmym, 3,9 punktu straty do Roberta Johanssona. Johansson, Stoch, Paszke, Eisenbichler, Preutz, Wąsek, Heibeck, Herl, Laje, Aschenwald. To czołowa dziesiątka. A teraz machnął energicznie Andreas Witthelzl, puszczając do boju Daniela Czofeninga. Czofenik w powietrzu, bardzo ładnie leci stylowo, ale czy to będzie skok na kwalifikację do drugiej serii? Tego nie jestem pewien. 124,5 metra w wykonaniu Austriaka, młodziutki Austriak, 4 punkty będzie miał dodane. Noty sędziowskie 2,17, 3 po 17,5, czyżby sędziowie wyszli z tego szablonu, że wszystkim teraz przyznajemy po 17,5 punktu, choć trzech sędziów z tego szablonu nie wyszło. 26. miejsce dopiero Czofeniga, więc bez kwalifikacji do drugiej serii niestety. Mackenzie Bite-Klaus teraz z awansem, Johan Andre Forfang pierwszy na liście oczekujących, a na rozbiegu będzie już teraz Karl Geiger. Niemieccy kibice będą mocno tutaj trzymać kciuki i kibicować, a Karl Geiger zasiadł już na belce startowej. 132,5 metra, tyle trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Widać, że warunki cały czas wieje z tyłu skoczni, więc tutaj zawodnicy regularnie mają te warunki, wiatr z tyłu skoczni. Wyszedł już z progu Geiger. Czy to będzie dobry skok Karla Geigera? Bardzo dobry skok Karla Geigera. Zadowolony jest z tej próby reprezentacji reprezentant Niemiec. 132 metry. Będzie miał dodane 3,9 punktu za wiatr z tyłu skoczni. Noty sędziowskie zdecydowanie lepsze. 4 po 18,5, 1,18, a więc ja myślę, że Karl Geiger w tym momencie obejmie prowadzenie, wyprzedzi Roberta Johanssona. Stylowo w powietrzu bardzo ładny skok. No i również podczas lądowania. Więc bardzo daleki, bardzo piękny skok w wykonaniu Karla Geigera. No i myślę, że powinien być w tym momencie na pierwszym miejscu. Geiger czeka, klepsydra będzie rosła. No, czy będzie liderem? Czy będzie liderem? Nie! Jest na miejscu trzecim! O 0,2 punktu za Kamilem Stochem i 0,3 za Robertem Johanssonem. Nieprawdopodobne. Ależ blisko był Geiger, a więc Johansson, Stoch, Geiger, Paszka i Zembichler. Trzech Niemców tutaj w czołowej piątce, aż Marius Lindwig rusza w dół, skoczni Hochfilzschanze, już jest w powietrzu. Prędkość na progu 89,6, no mogłaby być lepsza. Walczy Lindwig o kwalifikacji, chyba przeskoczył tę linię, która komputerowo jest wygenerowana na skoczni. No i 123,5 metra. Oj, nie wiem, czy te
Czy tutaj będzie awans, czy tu będzie druga seria dla Lindwika, 4 i 4 dodane za wiatr, noty sędziowskie 4 po 17,5, 1 18. Forfang też miał 123,5 metra, 7 i 8 miał dodane, Lindwik 4 i 4, Forfang w konkursie, Lindwik odpada. Lindwik odpada niestety z rywalizacji, to jest pewnego rodzaju sensacja. Johan Andre Forfang z awansem, pierwszy na liście oczekujących Alex Insam, a do swojej próby przygotowuje się już Manuel Fettner. Manuel Fettner, szósty zawodnik tego sezonu jak na razie. Zobaczymy, jak poradzi sobie w konkursie. No, w kwalifikacjach Fettner był 13, miał 132 metry. Czy w tym skoku konkursowym będzie podobnie? No bliżej, dużo bliżej, ale awans do drugiej serii być powinien. Na pewno. 126 metrów w wykonaniu Manuela Fettnera, no ale będzie miał dodane 8,3, więc miał mocniejszy ruch powietrza z tyłu skoczni od Lindwika, no ale jednak poradził sobie Manuel Fettner dość dobrze. 18,4 po 17,5 i zobaczymy, który to może dać miejsce, na którym miejscu plasuje się teraz Austriak. 19. Ze stratą 9,7 punktów do Roberta Johanssona, a za chwilę Piotr Żyła. Trzymajmy mocno kciuki, bo Piotrek musi skoczyć daleko i mamy nadzieję, że tak będzie. O, widzę, że mamy nawet panie tutaj na live. Witam cię, Mario, witam, kłaniam się. Oglądałem innych, to oni na czat nie patrzą, a ty patrzysz i komentujesz. No, ja mam podzielność uwagi. Piotr Żyła, już powietrze, leć Piotrek. No, trzymajmy mocno kciuki, niech to będzie nareszcie dobry skok Piotra w konkursie. Jest bardzo dobry skok Piotra. Zadowolony Tomasz Turmyśler, zadowolony Mark Nelke, zadowolony Piotr Żyła. 131,5 metra i 9,2 punktu dodane za wiatr. Jeszcze gorsze warunki od Fettnera, a mimo to poradził sobie fantastycznie. 2-3 po 18,5. Musi być liderem Piotr Żyła. Brawo, Piotrek! Niesamowity jest ten chłopak dzisiaj. Naprawdę fantastyczna próba. Cieszę się bardzo, bo kolejny z reprezentantów Polski obok Kamila Stocha i Pawła Wąska pokazuje, że można skakać daleko. Można skakać w takim stylu, jakim teraz zaprezentował to Piotr Żyła. Tomas Turmyśler zadowolony. Oczywiście przybili sobie piątki z Markiem Nelke i zdecydowane prowadzenie 135,9 nota Piotra, 3,6 punktu przewagi nad Robertem Johanssonem, 3,7 nad Kamilem Stochem. Trzech Polaków w czołowej dziesiątce. Żyła pierwszy, Stoch trzeci, Wąsek ósmy. A jeszcze troszkę tych zawodników nam tutaj zostało. A została nam czwórka. Teraz Halvor Egner Granerud. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Halvor Egner Granerud, który tutaj był upatrywany jako faworyt, no i skok znakomity. Skok znakomity, 133 metry tutaj, niestety bardzo dobry skok Graneruda, ale będzie miał aż 10,5 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni, no więc niestety, o ile Piotr Żyła skoczył naprawdę bardzo ładnie i objął prowadzenie, o tyle Halvor Egner Granerud, który dostał 2,19, 3 po 18,5, czyli takie same noty jak w przypadku Kamila Stocha, miał dużo gorsze warunki, no więc on będzie teraz pierwszy. On będzie teraz pierwszy i podejrzewam, że z dużą przewagą obejmie teraz prowadzenie reprezentant Norwegii. Tak jest, 140,9 punktu, 5 punktów przewagi nad Piotrem Żyłą, a więc Granerud, Żyła, Johansson, Stoch, Geiger. To czołowa piątka w tym momencie, a na rozbiegu Stefan Kraft. No, jeżeli chce tutaj Stefan Kraft być wysoko, to musi w tych warunkach tyle samo uzyskać przynajmniej co Granerud. No, czy będą 133 metry? Kraft też jest dobrze przygotowany do tego sezonu. No i to jest dobry skok w wykonaniu reprezentanta Austrii. 131 metrów Krafta, 11 punktów dodane, no więc o pół punktu jeszcze więcej ma dodane niż Halvor Egner Granerud. Noty sędziowskie od 4 arbitrów po 18,5 punktu, 1,18. Generalnie styl bardzo dobry w wykonaniu Krafta, zasłużył na te oceny moim zdaniem i jest drugi. Traci 3,6 punktu do Graneruda, z kolei jest o 2
O 1,4. 1,4 punktu przed Piotrem Żyłą. To pierwsza seria. Piotr Kowalski pyta, tak, to jest pierwsza pozycja. Dawid jeszcze nie skakał, bo mamy teraz Angela Niszka, a za chwilkę właśnie będzie Dawid Kubacki. Dawid jeszcze nie skakał, więc jeszcze szykujmy się do trzymania kciuków, a teraz Angela Niszek. Słoweniec, który też dobrze się prezentuje w ostatnimi czasy i też bardzo dobry skok w wykonaniu Słoweńca. No trzeba tutaj oddać Laniszkowi, co Laniszka, bo co słoweńskie, bo 132,5 metra to jest bardzo dobry rezultat. 11,3 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni. Noty sędziowskie 2,19 i 3,18,5, czyli takie same jak u Graneruda i u Kamila Stocha. No więc miejsce, ja myślę, że to będzie chyba prowadzenie, bo ma o 0,8 punktu więcej dodane za wiatr od Graneruda. Noty sędziowskie identyczne, odległość prawdzie pół metra słabsza, ale powinien być na pierwszym miejscu Laniszek w tym momencie. No czy Dawid 150 metrów skoczy, no wszyscy byśmy chcieli, na pewno. Czy w tych warunkach będzie w stanie Dawid tak daleko odlecieć? No zobaczymy. Laniszek, teraz ta klepsydra się tam będzie napełniać. Czy będzie pierwszy, czy będzie pierwszy? Nie! Jest drugi! 1,1 punktu za Granerudem. Granerud, Laniszek, Kraft, Żyła, Johansson. To czołowa piątka, no ale pozostał tylko Dawid Kubacki, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wygrane w tym sezonie dwa konkursy w Wiśle. W Kusamo było różnie, był czwarty i szósty. A teraz zobaczymy, w Titi Zenośta w pierwszym konkursie Dawid był na miejscu piątym, kapitan, na drugim, przepraszam, kapitalny skok Dawida Kubackiego. Znakomita próba Dawida w takich warunkach, z tyłu wiatr, 139,5 metra. Znakomity skok Dawida. 10,4 dodane za wiatr. Fantastyczny skok Polaka. No nieprawdopodobnie skacze w tym sezonie Dawid Kubacki. No jak on tego nie wygra, to będzie to wielka niesprawiedliwość. Ależ przeskoczył tutaj wszystkich. Graneruda o 6,5 metra. Laniszka o 7. Noty sędziowskie od prawie wszystkich arbitrów, bo jeszcze 6 Szwajcar zastanawia. Mamy 4,19. No będzie bezapelacyjnym liderem po pierwszej serii Dawid Kubacki. Z ogromną przewagą będzie teraz na pierwszym miejscu. Brawo, 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 Dawid. Znakomita próba. No, fenomenalny skok. 153,5 punktu. 12,6 przewagi nad Halvorem Eknerem Granerudem. 12,7 nad Angela Niszkiem. No, mam nadzieję, że tego nie roztrwoni. Po pierwszej serii na prowadzeniu Dawid Kubacki. Kapitalny skok. No, w takich trudnych warunkach, gdzie miał wiatr z tyłu skoczni. Piotr Żyła kręci normalnie głową z tego niedowierzenia. Dawid czuł, że ciągnie go w dół ten wiatr, ale nie dał się i przeleciał to w kapitalnym stylu. No, nie pozostawia cienia wątpliwości, kto jest najlepszym skoczkiem na początku tego sezonu. Dawid Kubacki pierwszy, Halvor Eckner 12,6 za nim, Laniszek trzeci 12,7 za nim, Kraft 16,2 traci do Polaka, Piotr Żyła traci 17,6, Robert Johansson 21,2, Kamil Stoch, który jest siódmy, też jest bardzo wysoko, 21,3 straty. Karl Geiger 8, 21,5 punktu straty. 9 Pius Paszke, który ma stratę 22,8. I Markus Eisenbichler zamyka czołową dziesiątkę, 23,7 punktu straty. Ależ ta pierwsza seria nam się ułożyła. No nieprawdopodobne skoki dzisiaj. Kapitalna dyspozycja Dawida Kubackiego. No wygrał kwalifikację skacząc 141 metrów. Teraz 139,5 metra. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Jestem pełen uznania dla Dawida. Dawid Kubacki prowadzi. Piotr Żyła jest piąty. Kamil Stoch jest siódmy. Paweł Wąsek jest na miejscu 12. To mamy 4 biało-czerwonych. No i niestety tylko 4 biało-czerwonych mamy w drugiej serii. No więc, ale i tak bardzo wysoko. 12 jest Paweł. 7 jest Kamil. 5 jest Piotrek. A na prowadzeniu Dawid Kubacki. No, muszę przyznać, że ten konkurs niedzielny w wykonaniu biało-czerwonych jest naprawdę znakomity.
Liczę dzisiaj na podium Dawida i Piotrka, tutaj napisała Martyna. No ja też mam taką nadzieję, droga Martyno, że Dawid Kubacki dzisiaj utrzyma to pierwsze miejsce, ma dużą przewagę, myślę, na pewno będzie w stanie to utrzymać. Zobaczymy, jakie będą warunki w drugiej serii, oby nie było jakichś tam przetasowań. A Piotrek Żyła traci tutaj do podium, do Laniszka niedużo. Sprawdzimy, 135,9 Piotrek, 148 Laniszek, to jest 4,9 punktu, czyli w przeliczeniu na odległość to jest jakieś 3,5 metra mniej więcej, nie 3,5 metra, 2,5 metra, 2,5 metra. Na Kamila też bardzo liczę, bo cieszy jego lepsza dyspozycja. No mam taką nadzieję. Oczywiście Kamil Stoch na pewno pokazał, że jest w stanie daleko skakać. Cieszę się, że powtórzył skok z kwalifikacji, bo tam też miał 133 metry. I tutaj po pierwszej serii jest na miejscu siódmym, a w kwalifikacjach był ósmy z tym wynikiem. Więc tak naprawdę w sumie czołowa dziesiątka, bardzo, bardzo fajna sprawa. Co ty, Kamila to Laniszek i Granerud wyprzedzą? No właśnie, no znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o Laniszka i Graneruda, no to oni mają sporą przewagę punktową niestety nad Kamilem. Kamil musiałby skoczyć tyle samo co Dawid w pierwszej serii, natomiast pozostała grupa zawodników, czyli właśnie Granerud, Laniszek i cała reszta, no musieliby skakać dużo, dużo słabiej, żeby tutaj Kamil mógł się wbić na podium. No polskie podium jest mało realne, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry występ biało-czerwonych. No tak jak powiedziałem, tylko czwórka niestety zaawansowała do serii finałowej, ale mamy za to przynajmniej emocje. Zaczniemy od skoku Forfanga, tą drugą serię. Później będzie Mackenzie Boyd-Klaus, Giovanni Bresadola i tak będzie szło aż do ostatniej dziesiątki, w której w tej dziesiątce mamy trzech Polaków. Może w Pucharze Narodów wreszcie ta czwórka, która teraz jest bardzo wysoko, utrzyma swoje pozycje, ponieważ w Pucharze Narodów gonimy tam bardzo mocno i Norwegów, i Austriaków. Więc mam nadzieję, że uda się dogonić tę grupę, albo przynajmniej zbliżyć się punktowo w tej drużynówce. Kamil zawsze ma słabszy początek sezonu, a potem odpala. To prawda. Wiesz co, Martyna, ja ci powiem tak. Kamil rzeczywiście przez ostatnie parę lat tych sezonów rzeczywiście słabe miał początki. To prawda. To trzeba ująć. To trzeba tutaj zaznaczyć faktycznie. Ale rzeczywiście później tak mniej więcej od Engelbergu, od turnieju czterech skoczni, tu zaczynał się już bardziej rozpędzać. Natomiast no, to, co się tutaj naprawdę wyrabia, to, co się tutaj dzieje, to jest to naprawdę znakomita sytuacja. Tym bardziej, że w Pucharze Narodów Austria ma 1034 punkty, Norwegia 914, a Polska 766. Więc teraz jak dzisiaj uda nam się tych punktów do Pucharu Narodów zdobyć więcej niż Norwegom i Austriakom, no to trochę tych punktów zaczniemy nadrabiać. W 2017 też, ale od Oberstdorfu zaczynał. Tak, to prawda. Zresztą ja pamiętam też taki sezon 2014-15, gdzie Kamil miał tą kontuzję, a i tak po powrocie do startów w Oberstdorfie właśnie na Schottenbergschanze był czwarty. Mimo że początek sezonu niestety miał wyjęty przez kontuzję. Tutaj Filip Zych już napisał, że mamy zwycięstwo w Citizen Neustadt. Czy ja wiem, czy mamy zwycięstwo? Na razie mamy Dawida Kubackiego prowadzącego po pierwszej serii i to z dość dużą przewagą nad Granerudem i Laniszkiem, ale mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej. I tu widzę, że jesteście bardzo aktywni, jeżeli chodzi o czat. Powie ktoś, co to Puchar Narodów, czy jakoś tak? Znaczy tak, Puchar Narodów to jest ten, może nie wyśmiejecie, ale nie wiem, wiesz co? Nie, spokojnie, jeżeli ktoś tego nie wie, to ja mogę powiedzieć, oczywiście. Puchar Narodów to jest puchar, który, w
na który, może tak powinien powiedzieć, na który liczą się wyniki zarówno konkursów drużynowych, jak i przede wszystkim indywidualnych. I w Pucharze Narodów są wszystkie nacje, które zdobywają punkty w Pucharze Świata, są potem klasyfikowane właśnie w tej klasyfikacji Pucharu Narodów. No i tak, drużynówka to wiadomo jak to jest, za pierwsze miejsce 400 punktów, tam za drugie 350, za trzecie 300, czwarte 250, piąte 200, szóste 150, siódme 100 i ósme 50 punktów, natomiast indywidualnie to liczą się wyniki bodajże, jeśli dobrze pamiętam, trzech zawodników. I bądź czterech, w zależności oczywiście, czy są w czołowej dziesiątce, i te wyniki są brane pod uwagę. Są sumowane normalnie te punkty, tak jak na przykład za pierwsze miejsce ma na przykład Dawid, miałby teraz 100 punktów, za drugie jest 80, za trzecie 60. To powiedzmy, że gdyby te pierwsze trzy miejsca zajmowali polscy skoczkowie, to mieliby 240 punktów, i ta suma tych trzech punktów, tych trzech miejsc, te 240, jest dopisywane do wyników z konkursu drużynowego. Powiedzmy tam Polska, dajmy na to, że wygrała, to mamy 400 punktów plus 240, to jest 640. No i tak Puchar Narodów to jest po prostu tak, że wszyscy zawodnicy skaczą zdobywając punkty i te punkty później są sumowane z występów indywidualnych i drużynówek łącznie do tej klasyfikacji, czyli to jest tak jakbyśmy mieli, mamy Puchar Świata, klasyfikację generalną indywidualną i klasyfikację drużynową, jak nacje spisują się w poszczególnych konkursach i potem na koniec sezonu jest to wszystko pięknie podliczane i wówczas wtedy tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o pierwszą drużynówkę, Martyno, to Zakopane. To w Zakopanem będziemy mieli drużynówkę 14 stycznia. Dziś było coś pod koniec tamtego sezonu o Austrii, ale nie wiem, czy to... Aha, dziękuję. Było coś pod koniec tamtego sezonu o Austrii, ale nie wiem, czy to ona. Aha, no widzisz. Ale za taką aktywność tutaj, moi drodzy, to posprawdzam, kto tutaj był bardzo aktywny na czacie w czasie trwania tej rywalizacji. Czy będzie dziś rywalizacja w DSJ4? Zobaczymy. Jeśli mi starczy czasu, to tak. Jeśli mi starczy czasu, to oczywiście zrobimy sobie taką. Taką rywalizację. Na razie póki co mamy przerwę. W tej chwili pokazywane są w TVN-ie skoki, powtórki skoki Polaków z pierwszej serii. Czekamy jeszcze na serię finałową z udziałem oczywiście czterech reprezentantów Polski. Zacznie oczywiście Jan Andre Forfang. Paweł Wąsek będzie jako 19 zawodnik drugiej serii, ale 12 po pierwszej serii skakał. Później będziemy mieli Kamila Stocha, który jako 24 będzie skakać w serii finałowej, 26 Piotr Żyła i 30 Dawid Kubacki, no ale wiadomo, jakie miejsca oni tam zajmują. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem druga seria będzie znacznie lepsza niż pierwsza, że warunki będą... O, widzę, że rybaka humor nie opuszcza, że Ahonen tu wygra. Nie ma tu oczywiście żadnego Ahonena. Ten. O, mam moda, dziękuję. Tak, masz moda, bo zasłużyłeś tutaj poprzez te i subskrypcje i przede wszystkim także do za tą aktywność tutaj na czacie. Ja oczywiście patrzę bardzo ten, tutaj Duchu widzę też się pojawił, Stoch w gazie, raczej powiedziałbym, że Dawid Kubacki jest w gazie, bo Kamil Stoch to jest na razie na siódmym miejscu po pierwszej serii. Ja sobie tutaj sprawdzam te wszystkie klasyfikacje. Przyjemnie się ciebie słucha. A, dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że mam taki głos. Ale dziękuję, bardzo dziękuję za miłe słowa. Naprawdę komplementujecie mnie tu dzisiaj bardzo. Ale bardzo dziękuję, naprawdę. Jest mi miło. Tutaj Jarek też potwierdza. Zgłoś się do komentowania zawodów Pucharu Świata, fajnie komentujesz. Jak będzie taka okazja, może gdzieś będą jakieś takie nabory, to z miłą chęcią. To z miłą chęcią, jak najbardziej.
Zresztą moim marzeniem jest komentowanie zawodów skoków narciarskich, więc być może kiedyś w końcu się to moje marzenie tutaj spełni. Szkoda, że nie masz 1000 subów. No, powiem szczerze, że ten kanał zaczął być budowany stosunkowo niedawno tak naprawdę. Mój bardzo dobry znajomy, z którym mam bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi o skoki i tak dalej, to on mi pomógł, też promował kanał u siebie, w związku z czym bardzo fajnie to skoczyło. No ale chciałbym, żeby było 1000 subów. To rzeczywiście niewątpliwie byłby wielki sukces, tym bardziej, że ja tutaj szanuję każdego widza, zarówno pan, jak i panowie, także no, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że podoba wam się mój komentarz. Ja zawsze podchodzę do komentowania bardzo emocjonalnie, a tym bardziej patrząc na to, jak skaczą nasi zawodnicy, a i też wiemy, że w skokach narciarskich mamy dużo lepsze sukcesy, to aż przyjemnie się to ogląda. No i siatkówka oczywiście. Kiedyś Eurosport organizował casting na komentatora. No właśnie, zobaczymy. Być może jak znowu coś zrobią, to się wtedy zgłoszę. Jak w ogóle będzie oczywiście, bo gdyby to było w telewizji polskiej, to podejrzewam, że szepnąłbym słówko do jednego dziennikarza, którego znam i być może on by mi tam polecił po prostu, tylko że on nigdy nie słyszał mojego komentarza, ale ja i tak bym swoje zgłoszenie wysłał. Siemka, o, widzę, że nowe osoby się pojawiają, witam, kłaniam się. Który po pierwsze jest Fias? Ło matko, ten Piotrek Fias to już raczej tylko na krajowym podwórku mógłby coś tam zrobić. Sprawdzisz mój kanał? Tak, mój drogi, sprawdzę, jak tylko tutaj skończymy naszą transmisję. Na pewno tutaj też może w międzyczasie będę sprawdzać. Pozdrawiam cieplutko. Ja również cię, Mario, pozdrawiam bardzo cieplutko. Dziękuję również. Idealnie się do tego nadajesz, czuję się, jakbym słuchała profesjonalnego komentatora. Powiem tak, jeżeli chodzi o to moje komentowanie, to tak naprawdę ja czerpię wzorce od najlepszych. I moimi takimi idolami i wzorami komentowania skoków narciarskich są na pewno pan Włodzimierz Szaranowicz, pan Krzysztof Miklas, na pewno też pan Marek Krudziński i Igor Błachut, bo oni są też znakomici, jeżeli chodzi o komentowanie. Bardzo mi się podoba zresztą ich komentarz. Do tego jeszcze dorzuciłbym Sebastiana Szczęsnego, pana Sebastiana, którego też znam i naprawdę jest on dobrym, bardzo dobrym komentatorem, jest profesjonalistą, ale również pan Stanisław Snopek. Nie można zapominać tutaj o tym kultowym już komentatorze skoków, który jest z Nowego Targu i oczywiście komentuje hokej, więc myślę, że to jest też taki fajny, przyjemny dodatek do tego, ale ja się bardzo cieszę, jak mogę naśladować bądź starać się przynajmniej w taki sam sposób przekazywać informacje jak ci profesjonalni komentatorzy sportowi, bo mają oni do tego wielki talent, no ale przede wszystkim też ciężka praca, emisja głosu i tak dalej. No to jest naprawdę spora tutaj taka grupa, można powiedzieć. Wojtku, pytanie, czy wczoraj na tym live była trzecia edycja turnieju widzów? Jeżeli nie, to powiedz, kiedy ten live będzie. Wczoraj zrobiłem Poland Tour, jeżeli chodzi o polski taki turniej w DS4, chciałem już mówić o TTC Neustadt. I tak naprawdę w sumie to był tylko Poland Tour, bo przerzuciłem się ze skoków 2006 tak dynamicznie do skoków DSJ4. Ale trzecia edycja Pucharu Widzów cały czas czeka, bo czekam jeszcze na dodatkowe zgłoszenia, bo może ktoś jeszcze będzie chciał. Na karcie społeczność, moi drodzy, znajdziecie na pewno ten post, w którym ja tam też nie tylko Q&A mam też, ale przede wszystkim zgłoszenia, bo czekam oczywiście na wasze zgłoszenia, bo chciałbym potworzyć trochę zawodników i zrobić taką edycję, trzecią edycję Pucharu Widzów z większą ilością ludzi, którzy są tutaj na kanale.
Alf Rommelmak, a tak, już suba dałem, bo mi się z Chicago słucha i fajnie tego kanału, bo serce w PL zostało, a skoki narciarskie mi nie obce. O, to nawet z Chicago mnie ludzie oglądają, jak się kręcę. Pozdrawiam bardzo serdecznie Chicago, ciekawa jaka tam u ciebie pogoda, ale bardzo dziękuję i za subika, i za komentarz, a przypominam, że komentarz, subik i łapka w górę dają tutaj subskrypcję. O której jest dzisiaj konkurs, to pyta Błażej Adamczyk. Znaczy, wiesz co, konkurs już trwa, tylko teraz czekamy na drugą serię konkursu w TTZ Neustadt. No i za chwilkę druga seria tutaj wystartuje. Czy masz swojego ulubionego skoczka? Ja osobiście od sezonu 12-13 jestem sercem za Piotrkiem i nikt mnie nie przekona, że jest ktoś lepszy. Szczerze? Najbardziej ulubiony skoczek mój to jest właśnie Piotrek Żyła, bo Piotrek ma taką, no taką swoją mentalność, on taki luzak jest, on tak podchodzi do tych skoków, że to jest no jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej sympatycznych, takich wesołowatych, bym powiedział, skoczków w całej tej stawce, więc Piotrek Żyła forever chyba. Tak to trzeba ująć. Skoki w TVP z komentarzem Rudzińskiego, Szczęsnego, Snopka i Szaranowicza. Piękne to były czasy. Tak, to prawda. Duchu, pytasz na jakim programie w TV? W TVN-ie. Mamy skoki w TVN, ale w Eurosporcie oczywiście również, Eurosport Player zapewne również. No i teraz będziemy mieli drugą serię z udziałem 30 zawodników. Cieszę oczywiście bardzo, jak to będzie wyglądać dalej. A zaczyna Johan Andre Forfang. Johan Andre Forfang, który będzie jako pierwszy skakał w tej drugiej serii, na razie jeszcze przed skoczek. Mamy 10. belkę startową, a więc jury akurat tutaj pomyślało i podwyższyło rozbieg na tą drugą serię. No mam nadzieję, że tym razem wiatr nie storpeduje. 30. miejsce po pierwszej serii Johanna Andre Forfanga, 123,5 metra. To był pierwszy rezultat pierwszej serii. No i Forfang już odepchnął się od belki startowej. Zaczynamy drugą serię. I Forfang już w powietrzu. 90,5 km na godzinę na progu. Na pewno troszkę lepiej będzie niż w tej pierwszej serii. I jest dobry skok. No w końcu chciałoby się powiedzieć, Johan Andre Forfang jest zadowolony. 130 metrów, 6,6 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni. Noty sędziowskie 3,18, 2 razy po 17,5 punktu. I to jest oczywiście na razie pierwszy skok drugiej serii. Poczekamy, jak się rozwinie dalej rywalizacja. Mam dzięki, lecę na belkę. Nie ma sprawy. Ja już na tej belce siedzę i z każdym zawodnikiem się rozpędzam, wybijam i ląduję. Forfang 246,2 punktu. No i jest miejsce pierwsze. Mieszkam 80 km od Titize. Serdecznie pozdrawiam i trzymam kciuki za naszych rodaków. No ja też bardzo się cieszę, że jesteś tam blisko i że też trzymasz kciuki tak samo jak my wszyscy. A Mackenzie Boyd Close już w powietrzu. Kanadyjczyk będzie próbować tutaj nawiązać walkę z Forfangiem, ale tę walkę w drugiej serii przegrywa. 127 metrów to jest wynik Mackenzie'ego Boyd-Clausa. Warunki też się zmieniły. 3,1 punktu dodana tutaj za wiatr. Noty sędziowskie po 17,5 punktu od czterech sędziów. Jeden przyznał 17 punktów. No więc siłą rzeczy 3 metry bliżej, noty niższe. Będzie na miejscu drugim w tym momencie Mackenzie Boyd-Claus. I tak też się dzieje. 9,6 punktu straty do Johanna Andre Forfanga. Bardzo dziękuję za polecenie, drogi Karczewski, bo tutaj napisałeś, że polecam dać suba, jeśli chcesz oglądać więcej fajnych live'ów przed skoczka. Natomiast Giovanni Bresadola już w powietrzu. Czy Włoch poradzi sobie? Oj, trudne to było wyjście z progu. Troszkę zawahał się chyba przy tym wyjściu. Spóźnił nieco ten skok. No i w efekcie 124,5 metra. Tylko 124,5 metra, ale Giovanni Bresadola miał najsłabsze warunki w tej drugiej serii. 1,9 punktu, także tutaj
naprawdę miał najsłabsze warunki z tyłu skoczni, które dają teraz reprezentantowi Włoch przy notach 17 dwa razy, 3 razy i 2 razy 17,5 trzecie miejsce. Zalicza spadek Bresadola, Klaus się utrzymuje, Forfang z awansem, a 15,1 punktu Bresadola stracił teraz, traci do Forfanga, a Andreas Wellinger już rozpędza się w dół skoczni Hochfir z szansę. 129,5 metra, tyle trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie. Czy będzie dobry skok Wellingera? No, w pobliżu tej zielonej linii oznaczającej miejsce, w której zawodnik powinien wylądować, aby objąć prowadzenie w tym konkursie. 127 metrów to jest odległość Niemca. Dodane będzie miał 3,2 punktu, czyli porównywalnie z tym, co miał Mackenzie Bright-Close. Osiemnastki. Pięć arbitrów przyznało takie noty. No i powinien być teraz Wellinger albo na miejscu drugim, albo na miejscu pierwszym, ale raczej na miejscu drugim. I tak też się dzieje. 4,1 punktu straty do prowadzącego Johanna Andre Forfanga. Forfang, Wellinger, Boyd Klaus i Bresadola. To są na razie zawodnicy, którzy oddali swoje próby w drugiej serii. Naoki Nakamura, 26 po pierwszej serii, 125 metrów. To był wynik Japończyka w pierwszej serii konkursowej. Czy w drugiej będzie podobnie? Czy znów zobaczymy firmowy uśmiech? No, to jest na pewno lepszy skok Naokiego Nakamury niż w pierwszej serii. 127,5 metra, więc poprawił się w stosunku do pierwszej serii o 2,5 metra. No jest firmowy uśmiech, no nie może być inaczej. Ulubieniec dziennikarza TVP Sport Pawła Barana, którego znam osobiście, poleciał teraz po pierwsze miejsce, myślę, chyba w tym konkursie, choć zobaczymy, bo 130 metrów to było potrzebne, no to po 17,5 jedna osiemnastka, drugi jednak drugi. Ja muszę lecieć, pa, no nie ma sprawy, trzymaj się Karczewski, miłej niedzieli życzę. Natomiast teraz na belce startowej już Żiga Jelar, już się odepchnął, 128 metrów w pierwszej serii, 25 miejsce. Zobaczymy, czy poradzi sobie w tej drugiej próbie lepiej niż pierwszej. I to jest bardzo dobry skok Żigi Jelara w tych trudnych warunkach. 130 metrów. No to jest już skok na prowadzenie w tym momencie, tak myślę. 3,4 punktu ma dodane za wiatr z tyłu skoczni. Od wszystkich pięciu sędziów po 18 punktów. Już takie noty dzisiaj oglądaliśmy. Teraz mamy kolejnego zawodnika, którego styl sędziom na 18 punktów się spodobał i powinien być oczywiście w tym momencie liderem konkursu, Żiga Jelar. Peter Preutz z uznaniem pokiwał, tak, był to dobry skok. I o 2,5 punktu wyprzedza Jelar Johanna Andre Forfanga. A teraz Manuel Fettner, 24 po pierwszej serii, reprezentant Austrii. 126 metrów to była odległość doświadczonego zawodnika z Austrii. Teraz prędkość na progu też dobra, dobre wyjście z progu i około 130 metra wylądował teraz Manuel Fettner. Popatrzmy na rezultat, jest dokładnie 130 metrów, tak jak przypuszczałem. Będzie miał 6,8 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni, cały czas wyjeździe z tyłu. Tutaj noty sędziowskie, oj, bardzo różne. 2 osiemnastki, 3 po 17,5. No, czyli tutaj z tego konwenansu 5 osiemnastek przy skoku Fettnera sędziowie wyszli. Niemniej jednak, czy to wystarczy do objęcia prowadzenia, bo odległość jest, punkty są. Jest, udało się Fettnerowi, jest na miejscu pierwszym. 2,7 punktu przewagi nad Żigą Jelarem, Forfang trzeci, Nakamura, Wellinger, Klaus i Bresadola. 7 zawodników na razie oddało swoje próby w drugiej serii, a teraz Antti Aalto, 23 po pierwszej kolejce, 128,5 metra. Czy w drugiej serii będzie dobry skok? Niestety przed punktem K wylądował reprezentant Słomi, 121 metrów to jest skok Aalto. Będzie miał dodane 9,1 punktu. 4 sędziowie przyznają po 17 punktów, 1,16,5. O, widzę, że Karczewski wróciłeś, o to super. A widzisz, no czasami tak jest, na spontanie różne rzeczy się po prostu dzieją.
Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcję, dziękuję za łapkowanie, dziękuję za komentarze i oczywiście zachęcam do tego, abyście polecali ten kanał swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, wszystkim z osobna. Natomiast teraz już na rozbiegu Konstantin Schmidt. Jest znak sygnał od trenera Stefana Horngechera i Schmidt rusza w dół skoczni i Hochfield strzance. 22 po pierwszej serii, 128 metrów miał Niemiec w pierwszej kolejce. Czy w tej drugiej będzie podobnie? No jest podobnie, ale na pewno bliżej niż ten pierwszy skok. 126,5 metra to jest odległość Konstantina Schmida. Będzie miał dodane 9,1 punktu za wiatr. Noty sędziowskie 2,18, 3 po 17,5, no ale ten skok nie zasługiwał na wyższe oceny, choć można powiedzieć, że generalnie stylowo w powietrzu Konstantin Schmidt bardzo ładnie leciał, natomiast no, samo podejście tutaj do lądowania, no niby też bym się nie miał jak przyczepić do tego skoku, niemniej jednak Konstantin Schmidt skoczył naprawdę dobrze. Konstantin Schmidt miejsce trzecie, 3,5 punktu straty do Manuela Fettnera. Spoko, polecę nawet wszystko szkoliwa, widzę, że żarty się trzymają. Okej, lecimy dalej. Daniel Andretande, 21 po pierwszej serii, 125,5 metra, jest to ostatni zawodnik z tej pierwszej dziesiątki w drugiej serii, bo jeszcze 20 nam zostanie. Już w powietrzu jest Daniel. No, jak będzie, czy będzie daleko? No, jest powyżej 125 metrów. Niezadowolony z tej próby niestety jest Daniel. 128 to odległość Daniela. 6,3 będzie mieć dodane. Noty sędziowskie 2,17, 3 po 17,5, no ale widać było, że tutaj są to oceny, myślę, adekwatne, bo jednak ten skok Daniela Andretandego, zwłaszcza przy lądowaniu, no na dwie nogi można powiedzieć. Próbował telemark, a wylądował na dwie nogi. Czwarte miejsce, 247,3, 4,1 punktu straty do Manuela Fettnera. O, widzę, że wy tu nawet dalej latacie. No to jeszcze zależy na, pewnie w grze, w DSJ-ach albo w skokach na czeski, nie wiem, 2,6, albo tam, gdzie TTZ Neustadt jest. Mamy teraz klasyfikację, tą czołową dziesiątkę. Fettner, Jelar, Schmidt, Tande, Forfang. To czołowa piątka. Potem jeszcze Naoki Nakamura, Andreas Wellinger, Mackenzie Boyd-Klaus, Antti Aalto i Giovanni Bressadola. O, proszę, na autostradzie 155, no to rzeczywiście zapierniczasz, kolokwialnie rzecz mówiąc. No dobrze, w takim razie lecimy dalej. Za chwilkę będzie druga grupa zawodników od miejsc 20 do 11. Krzysztof Szporko, pozdrawiam z Korsyki. O, jak miło, ja też pozdrawiam, prosto z Poznania. Może to nie jest moje jakieś tam jakieś wybitne miasto, ale stąd właśnie komentuję zawody skoków narciarskich. Okej, lecimy dalej w takim razie. Władimir Zografski za chwilkę powinien zasiąść na belce startowej. Jeszcze mieliśmy przedskoczka, notabene trial jumper był przed chwilą, no to teraz trzeba na Władimira Zografskiego popatrzeć. 127,5 metra Bułgara w pierwszej kolejce, 20 miejsce. Teraz, żeby objąć prowadzenie, musiałby uzyskać 131 metrów. Czy będzie to dobry wynik? Czy będzie to dobry rezultat Zografskiego? No jest powyżej 125 metrów Zografskiego, 128. 3,18, 2 razy 17,5 tona, te sędziowskie przyznane Bułgarowi. Za wiatr będzie miał dodane 7,3 punktu, więc w okolicach czołowej trójki Bułgar powinien się zakręcić. Jak myślisz, kto będzie na podium obok Dawida Kubackiego? No pewnie Laniszek i ten, i Granerud, bo oni skaczą naprawdę dobrze. Tak myślę. Zobaczymy, no ta czołowa trójka z pierwszej serii to myślę, że będzie mieć podium, czyli właśnie Dawid Kubacki, Granerud i Laniszek. Tutaj bojownik Entai napisał, że żyło odpali 140, no zobaczymy. 336 subów, świetne wyniki, prawie 100 subów przybyło na tym live'ie, brawo. No dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę jesteście dzisiaj bardzo mili dla mnie. Ja oczywiście również bardzo dziękuję i jestem pełen słowa uznania dla Was. A teraz Ryoyu Kobayashi. 19 miejsce po pierwszej serii, 127 metrów Japończyka. Czy w drugiej serii będzie lepiej? No widać, że wyszedł wyżej niż poprzednio i to jest wreszcie skok, który może zadowalać Kobayashiego. 135 metrów.
ale z 2,6 punktu tutaj dodane za wiatr, a więc najlepsze warunki miał teraz Kobayashi w tej drugiej serii. 18,5 punktu od czterech sędziów. Austriak dał nawet 19 punktów. Bardzo ładnie, stylowo poleciał tutaj Ryoyu. No i to będzie pierwsze miejsce zdecydowanie, tylko pytanie z jaką przewagą nad Manuelem Fettnerem, bo Fettner skoczył 130, a Japończyk skoczył 5 metrów dalej. Pamiętajcie, że żyła jest nieobliczalna. Oj tak, tak, jasne, dokładnie. 260,2 punktu, 8,8 punktu przewagi nad Manuelem Fettnerem. Tak, masz rację, Martyna, oczywiście. No, Piotrek Żyła jest bardzo nieobliczalny. A teraz trener Aleksander Sztekl, który obchodzi się swoją rodziny, i Christopher Eriksen Sundal, 131 metrów, 18 miejsce po pierwszej serii. Czy w drugiej serii będzie również udany skok jak w pierwszej? Dobry skok Norwega, ale czy tak samo jak w pierwszej serii, tego nie jestem pewien. 130 metrów uzyskał w tej próbie Christopher Eriksen Sundal, a więc metr tylko bliżej niż w pierwszej serii. Skoczył tyle samo co Manuel Fettner. Noty sędziowskie 3,18, 2x18,5. No i to powinno być w tym momencie miejsce trzecie, czwarte. Zobaczymy za chwilkę. Jest trzeci reprezentant Norwegii, 251,2 punktu, 9 punktów straty do Ryoyu Kobayashiego, a za chwilę Lauro Kos. Żyła dodać żyłę równa się tętnica. Piotrek dzisiaj tyłem na jednej nodze to wygra. No zobaczymy. 130,5 metra Lauro Kosa, 16 miejsce po pierwszej serii. Czy Słoweniec powtórzy wynik z pierwszej kolejki? No, nawet chyba dalej poleciał teraz Lauro Kos. Tak jest, 131,5 metra. Mamy potwierdzenie w odległości. Noty sędziowskie 3x18,5, 2,18. Za wiatr dostanie 3,4, za dystans 71,7 punktu. Które to może dać miejsce? Myślę pewnie drugie dla Lauro Kosa. I tak też się dzieje, jest drugi. 5,4 punktu straty do Ryoyu Kobayashiego. Ryoyu Kobayashi tutaj zalicza zdecydowany awans. Znaczy, no może nie aż tak zdecydowany, bo to 19, z 19 miejsca o dwie lokaty do góry. A teraz Filip Aschenwald, 16 po pierwszej serii. Austriak, 130,5 metra. No i popatrzmy, czy będzie to dobry rezultat. Musi skoczyć aż 137 metrów, żeby objąć prowadzenie. Czy on tu jest w stanie tak daleko skoczyć? Nie, niestety nie. Teraz ten skok jest słabszy. 127 metrów w wykonaniu Austriaka. 2,4 punktu odjęte za wiatr. Noty sędziowskie od wszystkich pięciu sędziów po 17,5 punktu. No więc nie liczę specjalnie tutaj na to, żeby Filip Aschenwald był wysoko, no ale 127 metrów to powinno mu dać, myślę, w okolicach pod koniec pierwszej dziesiątki. A nawet na 10 miejscu jest tutaj miss Filip Aschenwald. 17 punktów straty do Ryoyu Kobayashiego. A teraz Stefan Laje, reprezentant gospodarzy. Po pierwszej serii 15, 132,5 metra. Taką odległość osiągnął na Hochfirstschanze Stefan Laje. Czy w drugiej serii będzie również dobry rezultat? Jest dobry rezultat w wykonaniu reprezentanta Niemiec. Noty sędziowskie 4,18 i 18,5 od Kazacha. 133 metry, a więc 2 metry tylko bliżej od skoku Ryoyu Kobayashiego. Pytanie, które to może dać mu miejsce, bo 1,6 punktu ma dodane za wiatr. Noty sędziowskie już mówiłem. Zresztą teraz, tak woli przypomnienia, zawodnicy cały czas startują z 10 belki startowej. Piotrek, jego luz i jego kobiety. No jest papryka, jest luz, jest moc, jest ta powtarzalność, więc mamy nadzieję, że i Piotrek w drugiej serii będzie dobrze skakał. Do skoku Piotra jeszcze troszkę musimy poczekać. Natomiast Stefan Laje jest na drugim miejscu, 255,1 punktu. 5,1 punktu za Ryoyu Kobayashi.
Nighthawk pisze, że Piotrek jak wino, czym starszy, tym lepszy. Dokładnie, no Piotrek to kiedyś powiedział, że on do 40 będzie skakał, więc ja myślę, że pewnie spełni swoje słowa, które kiedyś w telewizji powiedział. Jan Herl teraz, drodzy Państwo, i powyżej 125 metrów, no poklepał się delikatnie w kask, no bo wiedział, że ten skok mu nie wyszedł. 126 metrów tylko Jana Herla i 1,8 punktu dodane, noty sędziowskie 1,18,4 po 17,5. No i za chwilkę zobaczymy, któremu to da miejsce, ale stylowo bardzo ładnie, tylko spóźnił trochę ten skok. Stefan Kraft się tylko delikatnie uśmiechnął. 11 miejsce Jana Herla w tym momencie. Ja widzę, że tu naprawdę na tym czacie rozwija się pięknie konwersacja. A teraz Michael Heibeck, kolejny z Austriaków, 13 po pierwszej serii, 128,5 metra. Po nim będzie skakał nasz Paweł Wąsek, czyli pierwszy z czterech reprezentantów Polski, ale popatrzmy najpierw na skok Austriaka. Dobra prędkość na progu, bardzo ładnie Heibeck leci, piękny skok Heibecka. Bardzo ładna próba teraz w wykonaniu Austriaka, 135 metrów, tyle samo co skoczył Ryoyu Kobayashi, dostaje 3,19 za tą próbę, 2 razy 18,5. Będzie miał dodane 1,8 punktu, czyli stosunkowo niewielka tutaj pomoc, w zasadzie pomoc, słaby ten wiatr z tyłu skoczni, więc miał najlepsze warunki do tego, żeby teraz oddać swoją próbę. Duchu pisze, że skoczy kiedyś z Piotrkiem na kobitki. No nie ma sprawy, możesz z nim skakać pod warunkiem, że wylądujecie telemarkiem. Michael Heibeck powinien być teraz na prowadzeniu, ponieważ skoczył dość daleko i jest pierwszy. Tak jest, 4,5 punktu przewagi nad Ryoyu Kobayashim Michaela Heibecka, a więc bardzo dobry rezultat reprezentanta Austrii, ale mam nadzieję, że tam długo nie będzie stał na tym miejscu przeznaczonym dla lidera, bo to Paweł Wąsek teraz. Tomasz Turbiśle daje znak, sygnał i Paweł Wąsek rusza. 133 metry w pierwszej serii Pawła. Tutaj 12 miejsce te 133 metry miał w pierwszej serii, oby w tej drugiej było lepiej. Leć Paweł, brawo! To jest bardzo dobry skok Pawła. Może nie tak daleko jak Michael Heibeck, ale 132,5 metra to jest bardzo dobry rezultat. Brawo, 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 brawo dla Pawła. Noty sędziowskie jest 1,18,4 po 18,5. No będzie wysoko Paweł dzisiaj w konkursie. To na pewno 2,1 punktu za wiatr dodane z tyłu skoczni, więc troszeczkę minimalnie mocniejszy ten wiatr z tyłu niż miał Michael Heibeck o 0,3. Heibeck jednak 2,5 metra dalej skoczył od Pawła, ale myślę, że Paweł powinien być w czołowej trójce w tym momencie. Tak sądzę. Bo to był naprawdę bardzo dobry rezultat w wykonaniu Pawła. Stać go na bardzo dobre skoki. Dawid Kubacki uznał, że no okej, super, to był dobry skok. Tutaj też panowie zadowoleni. I Paweł jest drugi. O 0,3 przed Kobayashim, 4,2 za Heibeckiem. Tutaj, oj, jak z Piotrkiem skoczysz, to szybko nie wrócisz do domu. Dokładnie tak jest. Imprezowicz Piotrek włączy swoje turbo. A teraz Peter Preutz, 11 po pierwszej serii, 132,5 metra, Słoweniec już w powietrzu. Jak będzie daleko, czy będzie daleko? Nie jest daleko, to nie jest dobry skok w wykonaniu doświadczonego reprezentanta Słowenii. Tylko i aż 130 metrów w tych warunkach, ale Peter Preutz miał tutaj aż 5,3 punktu dodane za wiatr, a więc mocniejsze niestety ruchy powietrza z tyłu skoczni, co spowodowało, że Peter tego skoku no nie mógł dalej wyciągnąć, ale też myślę, że nie jest w najwyższej formie, choć 11 miejsce po pierwszej serii zdałoby się temu zaprzeczać, aczkolwiek no niezadowolony jest Peter Preutz, nie wyszedł mu ten skok, też tutaj Robert Hrgota się skrzywił, no i czwarte miejsce dopiero Petera Preutza, 256,9, przegrywa tutaj z Michaelem Heibeckiem, z Pawłem Wąskiem, z Ryoyu Kobayashim. Michael Heibeck prowadzi po skokach 20 zawodników, Paweł Wąsek jest drugi, bardzo nas to cieszy, bo szansa na awans do czołowej dziesiątki jest dosyć duża, ale zobaczymy.
Oj, z Piotrkiem na imprezę pójść to marzenie. Tak, na pewno jest to duże marzenie. Nawet czy jakaś kolacja, czy jakiś wyskok na piwo, cokolwiek, to jest naprawdę marzenie, myślę, wszystkich. A jeszcze jak tutaj, Martyn, no droga, jesteś wielką fanką Piotra, zresztą tak samo jak i ja, to szczerze mówiąc, każdy by chciał na pewno spotkać się z Piotrkiem. Choć nie ukrywam, że idolem tak naprawdę skoków narciarskich moich od momentu, w którym po raz pierwszy zacząłem oglądać skoki narciarskie, to Adam Małysz, ale Piotrek Żyłat naprawdę jest moim ulubionym zawodnikiem i najzabawniejszym moim zdaniem z całej tej stawki, którą mamy tutaj. Wow, tu już tyle, 400 osób na live, jasny gwint. Nie sądziłem, że komentarz do tego konkursu dzisiaj spowoduje, że będzie tyle osób, ale naprawdę jestem wam bardzo wdzięczny za to, że aż tyle was jest. Mamy też w telewizji prezentację najlepszej dziesiątki od Eisenbichlera, Paszkego i Geigera. Tutaj widzimy, potem właśnie będzie Kamil Stoch, który wreszcie w tej dziesiątce się znalazł. Potem Robert Johansson, który jest szósty po pierwszej serii. Dalej piąty, wspomniany przez nas Piotrek Żyła. Miejsce czwarte to Stefan Kraft. Miejsce trzecie to Angel Aniszek. Miejsce drugie po pierwszej serii to Halvor Egner Granerud. No i miejsce pierwsze to Dawid Kubacki. Oj, na Małyszu to całe pokolenie skokomaniaków się wychowało, ale Piotrek próbuje tyle samo przekonać do śledzenia skoków. Bierzmy Piotrka na balety. No pewnie, piszcie do Piotrka, wysyłajcie mu kartki z pozdrowieniami od fanów tutaj, przede wszystkim od Martyny, która jest wielką widzę fanką Piotrka, więc oczywiście przede wszystkim panie mają pierwszeństwo, a co dalej, to zobaczymy. Markus Eisenbichler, zaczynamy ostatnią dziesiątkę. 128,5 metra w pierwszej serii, 10 miejsce reprezentanta gospodarzy. Czy będzie dobry skok w drugiej serii? Znowu problemy przy tym wyjściu z progu, ale jest zadowolony, bo wyciągnął to Markus bardzo ładnie. 135,5 metra, więc proszę bardzo, jeden punkcik, 4 dodane za wiatr, oczywiście z tyłu skoczni, 4 noty po 18,5, 1 18, 135,5, powinien być nowym liderem w tym momencie Eisenbichler, choć zobaczymy, jak to się tutaj ułoży. A nie możesz transmitować skoków tylko z zakrytym logiem Eurosportu? Wiesz co, ja już tak próbowałem zrobić, ale z TVP Sport i się doczepili. Bo widziałem, że niektórzy tak robili w tamtym roku, YouTube tego nie blokował. Wiesz co, to jeszcze zależy, ale ja już tak dwa razy próbowałem, to zależy od podejścia YouTube'a do pewnych rzeczy. YouTube ma strasznie rygorystyczne te prawa tutaj niestety. Markus Eisenbichler obejmuje prowadzenie o pół punktu przed Michaelem Heibeckiem, a więc Eisenbichler na pewno już w tej czołowej dziesiątce się utrzyma. Adaś Deko źle poszedł w pewnym momencie, ale co tam, bawmy się, zaraz Piotrek po fronie, tak jest. Chyba Kamil nie miał szans na dłuższe niż kilka konkursów wyskoki formy. No zobaczymy, jak będzie w konkursie teraz Pius Paszkę, 9 po pierwszej serii, to jest bardzo dobry skok również Piusa Paszkiego w tej serii finałowej. 133,5 metra, no prędkość na progu miał dobrą, ale teraz warunki się znowu zmieniły. Teraz Pius Paszkę miał leciuteńki ruch powietrza z dołu skoczni, czyli miał ten podmuch pod narty. 4,18, 1,18,5 punktu. Tutaj Nighthawk przypomniał komentarz pana Szaranowicza. Żyliśmy życiem zastępczym, to trafny komentarz. Otwieraliśmy okna i wrzeszczeliśmy Adam Małysz. Tak jest, dokładnie, tak to właśnie wygląda. A Pius Paszkę? Miejsce piąte w tym momencie przed Peterem Prełcem za Ryoyu Kobayashim. Paweł Wąsek wciąż jest na miejscu trzecim, zatem brawo. Dałoby się sam obraz i komentować, sam ustawiając obraz około 1/4 ekranu pod kątem około 50 stopni, do tego obraz na przykład w sepi. No, na pewno przy kolejnych transmisjach postaram się to spróbować zrobić. Jak coś, to zapraszam do prywatnego kontaktu. A teraz Karl Geiger.
Karl Geiger już w powietrzu. Daleko, daleko, bardzo daleko teraz skoczył Geiger. Zadowolony jest z tej próby Karl Geiger. Bardzo ładnie. Kibice tutaj pod skocznią również biją brawo. Są zadowoleni. 138 metrów Karla Geigera. Kto by przypuszczał, że Geiger teraz skoczy tak daleko. 138 metrów. Będzie miał punkt dodany. A noty sędziowskie od wszystkich sędziów po 19 punktów. Bezapelacyjnie teraz Karl Geiger wychodzi na prowadzenie w konkursie. Zdecydowany skok. Tutaj zdecydowane prowadzenie Karla Geigera. Czy tylko ja mam mieszane odczucie do osoby Markusa? Staram się do niego przekonać, ale średnio idzie pomimo to, że już jakiś czas skacze. No ja też mam mieszane uczucia do Markusa, ale no jednak mimo wszystko Piotrek forever, ale Markus... No, Markus jak Markus. Ja też oczywiście kibicuję skokom kobiet. To też nie jest tak, że ja tylko tutaj męskie skoki komentuję i obserwuję. Także skoki pań. 273,4 punktu. Geiger przed Eisenbichlerem o 8,2 punktu. Heibeck trzeci, Wąsek czwarty. No a teraz zobaczymy, jak sobie poradzi Kamil Stoch. Tutaj widzę, że Kwasny się pojawił. Komentuje pan lepiej niż w telewizorze. A dziękuję bardzo. I Kamil Stoch, siódme miejsce, 133 metry. No musiałby 141 metrów skoczyć. Czy będzie w stanie Kamil skoczyć tak daleko? Czy będzie wysoko, wysoko, wysoko? Dobry skok Kamila. Myślę, że będzie dużo lepiej niż w pierwszej serii, ale troszkę zbyt pasywnie. Szkoda, że bardziej płasko nie poprowadził tego w locie, ale 136 metrów. Dobry skok Kamila Stocha. I noty sędziowskie 4,19, 1 po 18,5. Brawo Kamil! To i tak był bardzo dobry skok w wykonaniu naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego, dwukrotnego zdobywcy kryształowej kuli. Bardzo ładnie w powietrzu się zaprezentował Kamil, więc trudno, żeby mu niższe noty dawać. No ale przy skoku Geigera o 2 metry krótszym będzie Kamil Stoch w tym momencie na drugiej pozycji. 0,3 punktu odjęte za wiatr i tak też się dzieje. Jest na miejscu drugim. 4,7 punktu Kamil Stoch za Karlem Geigerem, ale przed Markusem Eisenbichlerem. Brawo dla Kamila. I tak to był bardzo dobry skok. Myślę, że wreszcie w końcu łapie powoli tą dobrą dyspozycję. Jeszcze 6 zawodników do końca. Robert Johansson, teraz norweski wąsacz. Miał 128,5 metra w pierwszej kolejce. Czy w drugiej będzie dużo lepiej niż w pierwszej? Już w powietrzu Robert Johansson bardzo ładnie walczy w powietrzu. To jest bardzo dobry skok reprezentanta Norwegii. Norweg Asterix teraz. No tak. 136,5 metra Johanssona, pół metra dalej niż Kamil. Pół metra dalej niż Kamil Stoch. Noty sędziowskie 3,19, 2 razy 18,5, a więc tutaj minimalnie dosłownie słabsze oceny za styl, ale w sumie i tak będą takie same wzięte pod uwagę jak w przypadku skoku Kamila Stocha. 1,6 punktu dodane za wiatr. No to może być tutaj czynnik decydujący, jeżeli chodzi o usytuowanie teraz Roberta Johanssona. Myślę, że Robert teraz będzie na miejscu drugim. Tak, jest drugi. 271,1, 2,3 punktu straty do Karla Geigera. Kamil Stoch trzeci, Paweł Wąsek szósty. No i jeszcze 5 zawodników. Przed nami Piotr Żyła. No, zobaczymy. Piotr Żyła, trzymajmy mocno kciuki. Musi skoczyć aż 137,5 metra. Czy da radę w tych warunkach? Leć, Piotr, jak najdalej. Mocne wyjście z progu. Dobra prędkość. Leć jeszcze, Piotrek. I brawo! I brawo! Kapitalny skok Piotra Żyły. Chcieliśmy, żeby skoczył daleko. I jest daleko. 137 metrów Polaka. Znakomity skok. Kamil Stoch, Paweł Wąsek przybiegli, pogratulowali, zadowoleni. My też powinniśmy być bardzo zadowoleni. 1,19, 4 po 18,5, ale to jest nieważne. 137 metrów Żyły, ależ Piotrek dzisiaj poszybował w tym TTZ Neustadt. 1,3 będzie miał dodane tylko za wiatr, ależ kapitalna sprawa. 137 metrów, no i które to da miejsce? Podejrzewam, że będzie nowym liderem, ale chyba
Poczekajmy na te wszystkie składowe, na te przeliczenie. Który będzie Piotrek? Który będzie Piotrek? Mam nadzieję, że będzie pierwszy. Oby był pierwszy. Czy będzie pierwszy? Jest pierwszy! 274,3 punktu. 0,9 punktu przewagi nad Karlem Geigerem. Ach, fantastyczny. Fantastycznie. Brawo, Piotr. Karl Geiger też się uśmiechnął. Ale znakomicie, Piotrek. Brawo! Tak właśnie trzeba skakać. Tak należy skakać. I tak ma to wyglądać przez cały sezon. Ależ zadowolony Piotr Żyła. No my wszyscy tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, ale oto już Stefan Kraft. Czwarte miejsce po pierwszej serii, 131 metrów Austriaka. Jak daleko wyląduje Austriak? No niestety, jeszcze dalej niż Żyła. Jeszcze dalej niż Piotrek. 141,5 metra. Ależ teraz warunki się zrobiły. No, niesamowite. 1,4 będzie miał odjęte, ale noty sędziowskie 3,19, 2 razy 19,5 punktu. No, nie można się doczepić do stylu Krafta. Fantastyczny skok Austriaka. No i teraz niestety dla nas, niestety, on będzie przed Piotrem Żyłą. No, szkoda, no, cóż powiedzieć. No, rywale skaczą po prostu znakomicie dzisiaj. Zresztą też te warunki, ta loteria cały czas jest nieprawdopodobna, bo tu cały czas miesza tymi warunkami. Raz jest pod narty, raz jest w plecy. Ciężko przewidzieć. 283,1 punktu. Ohoho, aż 8,8 punktu przewagi nad Piotrem Żyłą. No Piotrek długo się tam niestety w tym miejscu przeznaczonym dla lidera nie nastał. No ale jest jeszcze trójka. Można posłuchać u mnie tyle śniegu, że telewizor nie czyta kanałów. A, no widzisz, no niestety, ale przynajmniej komentarz jest. Angela Niszek, tak jak w radiu, trzecie miejsce po pierwszej serii. Zobaczymy, czy w drugiej próbie będzie podobnie jak u Stefana Krafta. Też ładnie, też wysoko, też daleko. Też w pięknym stylu Laniszek, też bardzo ładny skok pokazał tutaj. Zresztą w poprzednim sezonie też bardzo ładnie skakał. Mam nadzieję, że tu będzie też znakomity skok. 138,5 metra, znakomity występ. No skoczył 3 metry bliżej od Krafta, ale ma dodane 1,9. Kraft miał odjęte 1,4, czyli tutaj na plusie można powiedzieć różnica 3,3. Tylko czy to da prowadzenie? Noty sędziowskie 4,19, 1,19,5 punktu, a więc tutaj biją brawo koledzy, ale czy Laniszkowi to wystarczy na podium? Kraft czy Laniszek? Kraft czy Laniszek? Który będzie na podium? Kraft czy Laniszek? Słoweniec czy Austriak? Który będzie na podium? Angel Laniszek, 284 punkty, 0,9 punktu lepszy od Stefana Krafta. Laniszek już melduje się na podium konkursu, a do zakończenia rywalizacji pozostała dwójka zawodników. Teraz na belce startowej zasiada ten, który był najlepszy w sezonie 2020-2021, Halvor Egner Granerud. Druga lokata, 133 metry było w pierwszej serii. Zobaczymy, czy druga próba będzie również udana. No musi skoczyć aż 138,5, 139 metrów, mniej więcej tyle, żeby tutaj powalczyć z najlepszymi o miejsce wysokie. Nie ma tej odległości. Granerud przegrywa te zawody. O ile w pierwszej serii był wysoko, to w tej drugiej 132 metry. Chciałoby się powiedzieć tylko 132 metry. Jak na te odległości, które tutaj uzyskiwali poszczególni zawodnicy, to naprawdę jest to skok Graneruda, który raczej nie da mu miejsca w czołowej trójce, bo Żyła miał 137, a Granerud tylko 132. Piotrek miał lepiej, był lepiej oceniony. Granerud 1,19, 4,18,5. I czwarty Granerud jest za Piotrem Żyłą, 273,4. I teraz na pewno Polak będzie na podium. Tylko pytanie, który? Piotr Żyła, czy jednak prowadzący po pierwszej serii ze znakomitą, dużą, ogromną przewagą po pierwszej serii, Dawid Kubacki, szykuje się kolejne zwycięstwo. No tylko 130 metrów musi skoczyć Dawid. Trzymajmy mocno kciuki, niech Polak będzie wysoko, niech wygra te zawody. Już w powietrzu, prędkość na progu znakomita. Czy będzie daleko, daleko? Kapitalnie! Jest wygrana Dawida Kubackiego! Fenomenalny skok! Powyżej 140 metrów pokazał dominację. 143 metry! Znakomity występ! Piotr Żyła wyskoczył tutaj wręcz z tego boksu, gdzie tam zawodnicy czekają. Paweł Wąsek, Kamil Sok gratulują! Fantastycznie! Dawid Kubacki inkasuje 100 punktów do klasyfikacji generalnej i wygrywa z kapitalnym
moralną przewagą i mimo tego jeszcze miał wiatr z tyłu skoczni 6,3. Noty sędziowskie 3,19, 2 razy 19,5. Dawid Kubacki królem Titize Neustadt. Brawo, brawo, brawo. Znakomity skok. Myślę, że rywale również tutaj z uznaniem głową pokiwają. Dawid Kubacki, kolejne, trzecie w tym sezonie zwycięstwo. Umacnia się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzisiaj wyprzedza Laniszka i powiększa o te 20 punktów. Nad nim przewagę Kraft na miejscu trzecim, ale Piotr Żyła też wysoko na czwartym miejscu. Kamil Sok będzie na miejscu ósmym. Paweł Wąsyk na miejscu jedenastym. No kapitalny konkurs w wykonaniu biało-czerwonych, żeby jeszcze do tej czwórki Kubacki, Stoch, Żyła i Wąsek jeszcze ktoś z młodszej kadry się dobił, to będziemy wszyscy zadowoleni. Tomasz Turmichler, Mark Nelke zadowoleni, no bo trudno być niezadowolonym, jeżeli jego podopieczny skacze tak daleko, tak pięknie i 309,7 punktu, 25,7 punktu przewagi nad Laniszkiem, 26,6 nad Stefanem Kraftem. Fantastyczne występy Dawida Kubackiego. No poziom tego konkursu i początku Pucharu Świata w wykonaniu Dawida Kubackiego naprawdę znakomity. Wszyscy się bardzo serdecznie cieszymy. Pozdrawiamy Dawida. Mam nadzieję, że dalej tak będzie, że w Engelbergu będzie kontynuował swoją pasję. Dawid Kubacki wygrywa dzisiejsze zawody ze zdecydowaną przewagą. Naprawdę fenomenalny konkurs. Tutaj dziękuję za komentarz, napisał Krzysiu. Również dziękuję za obecność. Dawid Kubacki pierwszy, Piotr Żyła czwarty, Kamil Stoch ósmy, trzech Polaków w czołowej dziesiątce i tuż za tą czołową dziesiątką na 11 miejscu Paweł Wąsek. Brawo, 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 tak jest Nighthawk. Tata Zuzanny wygrał konkurs Pucharu Świata na Hochfirstschanze w Titize Neustadt. Znakomity, znakomity naprawdę konkurs, pełen emocji, jestem pełen uznania dla wszystkich zawodników. No te warunki były bardzo zmienne, raz wiało pod narty, raz wiało z tyłu skoczni, ale poradzili sobie tutaj zawodnicy w perfekcyjnie, no i w efekcie mamy zwycięstwo Polaka podczas tego konkursu, po prostu rewelacja, brawo, 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 jeszcze raz brawo. No i dzięki temu, co tutaj mamy, tutaj duchu, no to pan na razie do miłego, no trzymajcie się, dziękuję wam bardzo za obecność tutaj podczas live'a. Ogółem wspaniały akurat ten konkurs w wykonaniu Polaków, tak jest. Dziękujemy za świetny komentarz, konkurs dzisiaj też był świetny, no bardzo dziękuję nawet dla mnie za uznanie za mojego właśnie tutaj komentarza. O, proszę bardzo, Julia Burska też tutaj. Dziękuję za rewelacyjny komentarz i oczywiście wsparcie. Tutaj Alfons Star napisał, że na żywo jest w Engelbergu. No i proszę, dzięki brachu, nie ma sprawy. Również się kłaniam. Essa Kubackiego, tak jest. Andrzej Enigmatyczny tutaj też dołączył. No widzicie, jaka to jest różnica. Czwarty Piotrek stracił 35,4 punktu do swojego kolegi z reprezentacji, ale naprawdę jestem przeszczęśliwy tutaj, to co się tutaj wydarzyło w tym dzisiejszym konkursie, no to jest to, na co czekaliśmy tak naprawdę w sumie, no mała przerwa była po Wiśle, bo tam akurat czwarte i szóste miejsce Dawida Kubackiego, ale nie wypadł z czołowej dziesiątki od początku sezonu i teraz drugie miejsce w piątkowym konkursie, a pierwsze miejsce w konkursie niedzielnym. Także naprawdę jest naprawdę jestem zadowolony z dzisiejszego konkursu, aż brakuje słów, bo czasami brakuje po prostu tych określeń pozytywnych tutaj na ten temat, ale naprawdę jestem dzisiaj w ekstazie, jestem bardzo zadowolony, że nasi dzisiaj tak się świetnie spisali. No i to, że czterech Polaków w czołowej piętnastce, to też już dawno nie było. Też dawno nie widzieliśmy. Oczywiście cały czas to nasza wielka trójca, czyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, to są cały czas na wysokich miejscach. No i oczywiście również Paweł Wąsek, który też tutaj daje mocno Tomasowi Turmichlerowi do myślenia, że to jest zawodnik, którego trzeba brać, bo ma wielki sportowy potencjał.
Masz smykałkę do komentatorstwa. Może Janusz Widelec gdzieś w TV będziesz. No zobaczymy. Będę się starał, jak tylko będzie jakiś, nie wiem, konkurs, jeżeli chodzi o komentatorstwo, to wtedy się oczywiście zgłoszę. Jeżeli wam jakieś, drodzy widzowie, wpadną jakieś tam ogłoszenia, to możecie mi nawet pod tym live'em, czy gdziekolwiek indziej rzucić takie hasło i ja oczywiście spokojnie sobie to wszystko obejrzę, zobaczę. Tu widzę, że nawet jest jakiś mały problemik z serwerem, bo chciałem zobaczyć wyniki w Pucharze Narodów też jeszcze, ale to musimy chwilkę poczekać. Chłopie, masz potencjał na komentatora sportowego. No, dlatego właśnie będę chciał iść w dziennikarstwo właśnie bardziej pod kątem komentarza, komentatorstwa sportowego, bo ja kocham sport, uwielbiam sport, jestem wielkim miłośnikiem skoków narciarskich, również siatkówki, piłki nożnej też, ale już tak mniej, ale jednak skoków narciarskich, no ever and forever po prostu. Ja bardzo lubię skoki i mam nadzieję oczywiście, że podczas kolejnych tutaj, podczas kolejnych konkursów, no myślę, że długo nie będziemy czekać na Engelberg, bo to jest następny weekend, więc na pewno będę tutaj komentować. No i oczywiście chciałbym was też serdecznie zaprosić na magazyn Prosto z Belki, który odbędzie się właśnie po weekendzie w Engelbergu, bo tak myślałem, że po Titize Neustadt zrobię trzecie wejście, ale jednak i Titize Neustadt i Engelberg. Połączymy to sobie fajnie i myślę, że właśnie po Engelbergu będziemy sobie to wszystko pięknie tutaj tłumaczyć, będziemy analizować, jak wypadli poszczególni zawodnicy, także zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie licznie obecni, tak samo jak podczas dzisiejszej transmisji. Bardzo się cieszę, że bardzo duża ilość osób była podczas tego live'a. Naprawdę, miałem tutaj co chwilę relacje od was, że było 450, 500, nawet więcej było, także bardzo dziękuję. Tak fajny głos i miła prezentacja. Dzięki, nie ma sprawy, Nighthawku. Tutaj tobie też dam moderację, bo byłeś bardzo aktywny podczas dzisiejszego live'a. Bardzo się cieszę. Także tutaj no, mamy też Grzegorza oczywiście. Ja sobie posprawdzam jeszcze, kto tutaj taki aktywny był, to dostanie jeszcze ode mnie bonus w postaci moderacji. Też zawsze chciałem być dziennikarzem, kto wie, się jeszcze uda i spotkamy się za kilka lat w TV. No, musimy, wiesz, trzymać kciuki i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze to się uda zrobić. Mam nadzieję, że uda się to wszystko osiągnąć i że wszyscy będziemy zadowoleni, że wszyscy będziemy tak być szczęśliwi jak dzisiaj podczas tego konkursu. Tym bardziej, że jest się dzisiaj z czego cieszyć, naprawdę. Polscy skoczkowie stanęli dzisiaj na wysokości zadania i pokazali, że potrafią skakać fantastycznie. Pokaż drugi skok Kubackiego, bo mi się zepsuł telewizor. Wiesz co, drugi skok Kubackiego to 143 metry. Widziałem, że na kanale Nikolaja Hammerwolda te skoki będą, więc myślę, że tamten skok będziesz mógł zobaczyć, ale jeżeli mi się uda, to spróbuję go nagrać gdzieś skądś i tutaj też na tym kanale rzucić, bo w tej chwili niestety nie mam tego skoku, ale mam tą klasyfikację, którą widzicie w tym momencie. Co jakiś czas jest casting, rok temu był do TVP Sport, żeby dołączyć do kadry, więc masz duże szanse z twoim potencjałem, to pewnie się dostaniesz. No, mam nadzieję, będę mocno walczył o to, żeby tak to się stało. Dzięki serdeczne za dzisiaj, super się słuchało, do następnego. Dzięki Martyna, bardzo dziękuję, że wpadłaś. Oczywiście zapraszam cię również na magazyn Prosto z Belki, oczywiście po weekendzie w Engelbergu, czyli tym drugim konkursie, bo akurat tak ładnie się to układa, że będziemy to robić, ale jeszcze dzisiaj na spokojnie, na chłodno będziemy podsumowywać dzisiejszy konkurs, także zapraszam również jeszcze dzisiaj na podsumowanie. Myślę o godzinie 20:00 zrobimy podsumowanie tego fenomenalnego dzisiejszego konkursu. Także dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję wszystkim za obecność. Naprawdę mam nadzieję, że będziecie obecni jeszcze podczas kolejnych live'ów. A na razie kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję za to, że jesteście tutaj razem z nami. I do zobaczyska, moi drodzy. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, miłego popołudnia i zapraszam jeszcze dzisiaj na podsumowanie konkursu. Cześć!